No i witam, witam widzowie. Słuchajcie, na początku powiedzcie mi, czy nie jest za głośno mikrofon, bo nie chcę krzyczeć. Witam, witam wszystkich. Słuchajcie, jeszcze tutaj subiki poprawię, bo już troszeczkę się uzbierało nowych widzów. Dobra. 17 tysięcy. W ogóle dziękuję za 17 tysięcy. Chyba wczoraj, czy tam przedwczoraj wbiło coś takiego. Bardzo dziękuję. Oczywiście widzowie, piąteczka dla was. Witam, witam wszystkich. Już słuchajcie, sesja odpalona, macie login i hasło na tym. No, na przypiętym komentarzu czekajcie, jeszcze sobie streama na telefonie odpalę dodatkowo, żeby kontrolować tutaj. Witam, witam wszystkich. Zaraz będę was czytał. Witam. Dobra. Dobra, co tam piszecie? Siema Nevis, siema Karol Addison, witam. Właśnie widziałem, że nowy film Kaluch rzucił. Karolina akurat na koniec. Ten znowu bana dostałem. A co się stało, Mikej? Witam cię. W ogóle ostatnio u tego Bójka Bohuna cię widziałem. Tam widziałem, że coś pisałeś. Dobra, słuchajcie, już sobie tutaj przerzucam tego. Muzyczkę, dobra, wszystko reszta jest chyba git. Dobra, jeszcze zobaczę, czy na Discordzie się... Tak, wrzuciło się na Discordzie powiadomienie. Dobra, będziemy teraz grali. Generalnie czat mówię, jak chcecie sobie wbić na sesję, to zapraszam. Ja tak z 2-3 minuty postoję, aż ktoś nie wejdzie i po prostu będziemy jechali. Dzisiaj raczej obstawiam, że będzie mało ludzi, by środek tygodnia plus godzina taka... Taka inna. W sensie, no tak trochę... Tak trochę i za wcześnie, trochę za późno, to zależy jak ktoś ogląda. I dlatego raczej dużo osób nie będzie, więc jak chcecie wbijać, to zapraszam. Słuchajcie, na chwilę muzykę wyciszę, bo wam pokażę fajne dźwięki, które wgrałem w piątek albo w czwartek, jeszcze nie pamiętam, nie powiem wam teraz, a nie, powiem wam, czekajcie sekundkę. Kiedy będzie nowy odcinek właśnie z dźwiękami do ETS-a, za chwilę, czekajcie, czekajcie. On będzie w... czwartek, czyli pojutrze, bo jutro środa, pojutrze w czwartek. Wgrałem sobie jeszcze, w sensie wgrałem, włączyłem sobie technologię sprężenia, taką podstawową, zaraz zobaczę, czy na niej będziemy jeździli, czy ja dam radę. Czekajcie sekundkę, tam trochę się przejedziemy i zobaczymy. Na chwilę mogę wam w sumie okno otworzyć, żebyście dźwięków posłuchali bardziej, na chwilę nie będę się odzywał, dobra. Słuchajcie, nie w tą stronę, co tu mi się dzieje? Czekajcie. Czemu mi do tyłu jedzie? Czekajcie, bo coś tutaj się widzę poprzestawiało ze sterownikami. Sekundka, widzowie. Co się stało teraz? Czekajcie, to jest przyspieszenie, to jest hamulec i sprzęgło. Dobra. A ja mam takiego, co się stało teraz? Witam Matek, siemak, witam Michał, witam. Czekajcie sekundkę, czemu ja do tyłu... Co? A, dobra, bo jest włączony prosty automat, a nieprawdziwy. Dobra, dobra, nieważne. Prawdziwy automat, teraz będzie dobrze jechało. Wtedy to było tak trochę jak na klawiaturę, dobra. Słuchajcie, widzowie. Tu coś nie działa teraz. O! Działa, dobra, na razie działa. Słuchajcie, muszę kawałek się przyjadę tutaj trochę z firmy, wyjadę. Zaraz wam oczywiście mapkę pokażę, tylko chcę zobaczyć... Czy będę mógł jeździć na tym technologii sprężenia, bo jak wiecie, troszeczkę dziwna jest ta technologia w 1.42. W sensie niby coś tam znowu poprawili z tego, co słyszałem, ale nie wiem, no zobaczymy. No nie wiem, dobra. Ja się tutaj ustawię generalnie już tak, widzowie, na razie wyłączę w sumie silnik, żeby tutaj nie stać na tym. Na 1.42 oczywiście widzowie gramy. Czemu nie ma konwoju? Jak to nie ma konwoju? Powinien być konwój. Macie generalnie, czekajcie, bo może nie wszyscy widzą. Tutaj o, macie teraz login i hasło, tylko to jeszcze nie jest te hasło. Czekajcie, włączę muzykę. To jest jeszcze te złe, zaraz zmienię tutaj szybko wam. To będzie tak, login to jest samo tester, a hasło to stream. Dobra, macie teraz napisane, jakby ktoś nie widział na czacie. Co tam dalej piszecie? Wersja 1.42, dokładnie 1.42, tak jak piszesz. Kurde, a co ja źle sesję odpaliłem, widzowie? Słuchajcie, to ja ją wyłączę i włączę jeszcze raz, jak mówicie, że coś tutaj źle, bo ja tak w sumie nic nie robiłem. Zaraz wam włączę jeszcze raz ją. Jakby coś właśnie nie działało, to mi mówcie, nie? To ja będę od razu poprawiał. Tylko znajomi, no mam to wyłączone. Dobra, nie wiem. Dołączajcie sobie jak chcecie. Co tam dalej piszecie? Na TM też będzie? Nie, dzisiaj na Trackers NP nie będzie streama. Może w następnym tygodniu zrobimy, zobaczymy. Jeśli chodzi o zestawik, to zestawik się tak prezentuje. O, przepraszam. I jeszcze pokażę wam trasę, na której dzisiaj będziemy jechali. Generalnie ruszamy z miasta Wilsbach.
No, z Wilsbachu lecimy i polecimy sobie do miasta Kupfer. Lecimy ze spedycji Drag Car Logistics, coś takiego, a lecimy do jakiejś, nie wiem do czego. Słuchajcie, bo tutaj jest milion firm, więc nie wiem, zaraz wam sprawdzę. Lecimy do Chimi z Cyjankiem jakimś. O, widzę, a nie, jeszcze nikt nie wszedł na sesję. Jak ktoś chce, widzowie, to zapraszam. Generalnie mapka jest w skali 1 do 1, czyli jak tu jest napisane, że jedziemy 36 km 45 minut, no to będziemy jechali i tyle kilometrów, i tyle minut, bo to mówię, mapka w skali 1 do 1. Jak widzicie, trochę na tej mapce pojeździłem i na streamach, i tak poza streamami, tą trasę poza streamem zrobiłem. No, i zobaczymy, co tam dalej piszecie. Zresetuj sesję, znowu coś nie działa? Witam, Alan, siema, siema. Długi weekend? Nie, no Matek, ja niestety nie będę w tym długim weekendzie mógł żadnego streama dłuższego zrobić. Może jakiegoś jeszcze jednego streama zrobię, to zobaczymy jak tam z czasem będzie. Może w piątek, ale zobaczymy, bo w piątek będę tego robił. Mam chyba trzy odcinki do nagrania, z tym, że LSPDFR i zestawy, czyli tak co najmniej ze 4 godziny, 3 muszę na to liczyć. W Kirkenes jest taka boczna ulica bez asfaltu, jechałem 70 na godzinę, wjechałem w auto, bo zgubiłem kontrolę. A widziałem w ogóle, że teraz na Trackers.pl już zatrzymują oznakowane albo nieoznakowane Skody. Normalnie musicie się zatrzymać, jak wam tam admin ten. To jest spoko w sumie moim zdaniem. Siema Michał. Choć jak na takim konwoju kogoś zatrzymają, to w sumie to już nie jest spoko. Bo później zgubicie konwój. Ja nie mam nadal sesji. A co tu się stało? A może musicie, patrzcie, w zaawansowanych filtrach może musicie kliknąć sesję z modyfikacjami, nie? Spróbujcie, widzowie. Dobra, widzowie, słuchajcie, bo ja nie będę teraz tak chwilę czekał. Siema, Michał, witam. Jakby ktoś miał jakieś problemy, to oczywiście piszcie, będę spróbował cały czas wam pomagać. Ale nie wiem, może była jakaś aktualizacja ETS-a. No ja na pewno nie mam, bo patrzyłem. No ale może wy nie macie pobranej, zobaczcie sobie. O, coś do Drag Simulatora, coś do nowego dodali. Sztabułki złota. No dobra, słuchajcie widzowie, no to generalnie co, lecimy teraz tą traskę, jak coś to wy po prostu dołączycie w trakcie. No nie wiem, ja tak nie mam za dużo czasu, żeby tak właśnie po prostu wcześniej przed live'ami. Miałem na przykład wam dzisiejszego live'a, bo ja go w sumie ustawiłem wczoraj wieczorem, sobie ustawiłem, żeby był na dzisiaj zaplanowany live, ale żebyście nie dostali wczoraj, tylko dzisiaj powiadomienie, to wziąłem sobie na prywatny i dopiero dzisiaj przed szkołą miałem wziąć na publiczny. Oczywiście zapomniałem i w szkole mi się przypomniało, a z telefonu to nie mam jak zrobić, czy to przez zwykłą aplikację YouTube'a, czy przez powiedzcie w ogóle, czy dźwięki są gry, nie są za głośne, bo mi się wydaje, że trochę mogą być. A, bo ja mam szyby otwarte, dobra, to zamkniemy. I co tam dalej mówiłem? Wyprzedzę jak chcesz. O kurde, patrzcie jak trzęsie. Słuchajcie. Wy nie widzicie teraz, chyba że na pobocze zjadę. Nie, dobra. No co ten typ zrobił? Jak on wymija? A, bo był ktoś z naprzeciwka jechał. I co się stało? A, no ani przez aplikację YouTube Studio, czy tam YouTube Creator Studio, coś takiego też nie mogłem zrobić, więc dopiero teraz wam live ustawiłem. Można dołączyć gibbon, można dołączyć. Widzowie, no macie w opisie macie linki do modyfikacji. Wszystkie modyfikacje, z tego co pamiętam, są ze Steam Workshopa, więc możecie sobie na spokojnie pobrać, jak wejdziecie do gry. Jedyną modyfikacją to jest mapa na Heilbronn. No i ją. Kurde, jak mi skacze ta kierownica. Dobra, muszę uważać, jak najeżdżam na coś po prostu. Nie no, masakra jak ten. Trochę za bardzo jest technologia sprzężenia włączana. Muszę ją trochę zmniejszyć zaraz. Co ja mówiłem? A, mówiłem. Siema, siema, witam. Siema, fan Bryki. Pozdrawiam oczywiście i Gibbon. Matek, zobaczymy. Może w sumie wbiję na chwilę. ETS-a mam zresetować. Dobra, widzowie, to czekajcie. Jak mówicie, że jest jakiś problem, to zresetuję ETS-a. Stanę tutaj na boku. Jak nie możecie dołączyć, nie wiem w sumie czemu. W ogóle muszę ankietę zrobić niedługo na kanale, o której wy i w jakie dni tygodnia chcielibyście odcinki, bo mówicie, że w sensie mówicie, widzę, że tak czasami jest mało osób, a czasami dużo i nie umiem się wstrzelić w taką porę, kiedy każdy może sobie na streama na spokojnie wbić. Nie wiem, no zobaczcie, nie ma żadnej aktualizacji, o, nie ma nic. Nie wiem, uruchamiam jeszcze raz, zobaczymy. Kiedy CS-ik? Na razie na CS-a w ogóle ochoty nie mam. W ogóle ostatnio jakoś tak z live'ami nie ten. Wolę odcinki ostatnio robić, naprawdę. LSPDFR tyle mi nie wywala teraz, więc na przykład z LSPDFR-em jest lepiej. Piątek 19. Odcinki najlepiej w sumie. Nie no, z odcinkami to nie. Odcinki to chyba o dobrej porze są.
są, tak mi się wydaje. No a jeśli chodzi o live'y, to to zobaczymy. Zrobię za jakiś czas na pewno ankietę. Może teraz, kurde, jak mi ścina, może teraz zrobię jakąś ankietę w tym długim weekendzie, bo wtedy raczej każdy by mógł na spokojnie, wiecie, sobie, no jak to się nazywa, zrobić tę ankietę. Siema, co mnie ominęło? Siemano, witam. Co cię ominęło? W sumie nic, rozpoczęcie live'a 10 minut, więc nic jakiegoś takiego ten. Brak udziału w becie? Kurczę, widzowie, to już ustawiam, czekajcie sekundkę. Ja nie wiem, ja zawsze biorę na temporary, mało kiedy mam brak udziału w becie, no ale dobra, mogę tutaj zrobić, jak mówicie. Nie wiem, dobra, aktualizuj mi się szybko, ile to ma mi się aktualizować? Dobra, minutę niecałą. Live'y niech będą 17, 18, bo 19 to za późno, w sumie będzie mniej oglądających. No właśnie, muszę zobaczyć, jak to będzie, ale możliwe. Gdzie pobrać Heilbron? Patrz, Gibbon, musisz wejść do... A, to czekaj, nie tak zrobię. Patrz, wchodzisz sobie do opisu. Tu na mojego live'a szukasz. Wchodzisz sobie do opisu, czekajcie. Wchodzisz sobie do opisu tego live'a, zaraz on tutaj będzie. O, widzowie, w ogóle przypominam o łapeczce w górę. Kto nie zostawił, zachęcam. 30 na razie łapeczek jest, 30 osób jest w ogóle, więc ktoś, jeśli nie zostawi, to zachęcam. Jest mało osób, także każda łapeczka się liczy dla zasięgu, tak? Tutaj macie Heilbrona. Pobieracie sobie moda. Tutaj wchodzicie i teraz klikacie tutaj sobie... Download, o, w to klikacie i wam się pobiera, nie? Jeśli chodzi o kolejność, to pobieracie w takiej kolejności, że... W sensie jak już pobierzecie, wrzucacie do gry, że jest najpierw... Assess, czy tam model, później map i na końcu dev. Dasz linka do mapy, macie w opisie oczywiście, o tak. Ta mapka Heilbron to prawdziwa czy fikcyjna mapa? Szczerze, Alan, ci nie powiem, bo nie wiem. Poszukajcie, może tam jest napisane na tym, na jak się wchodzi na tą stronę, nie? Nie wiem w sumie, czy... A czemu mi się wszystkie karty skasowały? Halo? Jak to się stało? Miałem tutaj milion kart otwartych. O, to wszystko, co tutaj jest. Dobra, nie wiem, muszę później powłączać. Macie w opisie, mówię, linka, kiedy będziesz jechał? Za chwilkę, sekundkę, niech mi się tutaj ETS zaktualizuje. O, już mi się aktualizuje. Gdy mi się pobierze, to polecimy sobie, nie? O, już patrzcie, 99%, tam coś się opóźnia. Link do mapy w opisie, wejdźcie sobie i w opisie będzie tam podlinkowany. Czekam na sesję. Spoczko. Co tam dalej piszecie? Tester, oni nie umieją... No, wystarczy czat nawet wpisać, patrzcie, Heilbron, nie? I tutaj macie Heilbron ETS 2. I macie, o, tutaj. Mogę wam podlinkować linka teraz, jak chcecie. Trzymajcie. Jakby ktoś nie miał. Spoczko, spoczko, widzowie. No nie wiem, muszę zobaczyć, o której wy najbardziej, o której wy porze po prostu najbardziej możecie oglądać i najczęściej, tak? I o tej porze będę robił live, bo ostatnio widzicie, no raz jest 40, 50 osób, raz jest 30, no nie wiem, no pewnie jakbym za LSPDFR zrobił live, to by było jeszcze więcej osób, bo LSPDFR mega zasięgi teraz robi, a ETS troszeczkę mi upadł na zasięgach, właśnie nie wiem czemu. Możliwe, że dlatego, że ETS-a bardzo rzadko wrzucam, w sensie, no to cotygodniowe nowości i zestawy, to jest jedyna regularna seria ostatnio. Ile ta gra kosztuje? 70 zł chyba ETS. Jest to mapa prawdziwa i to miasto jest w Niemczech, w sensie wiem, że miasto jest w Niemczech, to akurat wiedziałem, ale spoko, dzięki, że Jeremi tutaj napisali, że mapa jest prawdziwa, bo w sumie nie wiem, czy, nie wiedziałem, czy to real, czy to fikcyjna, nie? Ale spoko mapka, naprawdę, polecam. Tym bardziej, że darmowa. Wymaga chyba wszystkich DLC, nie licząc Iberii, ale spoko mapka. Czy w tym roku wydadzą Hearts of Russia? Na pewno nie, nie wyrobią się, bo już półtora miesiąca zostało, więc na 1000% nie wydadzą tego DLC. Szkoda, no, ale myślę, że tak do kwietnia, do lutego, do kwietnia, do marca powinni się wyrobić następnego roku. Kurde, co tak długo to trwa? No jak wy byście zaktualizowali, to wam zaktualizowalibyście to, to bym wam by szybciej poszło, bo ja mam live, dlatego tak internet trochę ten. No dobra, się aktualizuje tutaj. A co tam dalej piszecie? A co to dzisiaj znowu aktualizacja? Nie, ja po prostu miałem na temporary 1.42, a trzeba mieć na brak udziału w becie. Jak pobiorę Heilbron, to samo będzie działać? Patrz, pobierasz sobie Heilbron, czekaj. Czy ja mam teraz to pobrane? Chyba nie mam tego pobranego, wiesz, to ci nie za bardzo będę mógł pokazać jak.
No nie mam tego pobranego, no ale po prostu otwierasz sobie coś takiego i tu będą różne pliki. Przerzucasz sobie pliki .scs do folderu z grą, zaraz ci pokażę. I później w menedżerze ustawiasz sobie w takiej kolejności. Najpierw plik model prefab, później map i na końcu dev. O, ten dev, nie? W takiej kolejności. Będzie zapis? Będzie oczywiście zapis live'a. Byłeś kiedyś? Nie, nie byłem, strażak. Można jechać szybkich zleceń? Oczywiście, widzowie, no wy wybieracie, jak będziecie jechali. Możecie chyba tak czy siak kliknąć w moją trasę i tam wam dobierze ten sam ładunek, tak mi się wydaje. 70 zł na przecenie kosztuje właśnie ETS-ik, a na promocji bodajże no 20, coś około tego. I dokładnie tak. Kto w ogóle robi teraz live'a? To może wbijemy się z rajdzikiem jakimś mniejszym. Zobaczymy. Gitty tylko, ale do Gitty'ego się nie przebijemy raczej, no nie wiem, no ale zobaczcie, Gitty też ma dosyć mało ludzi, jak na jego kanał, choć w sumie on ma mniejszy kanał ode mnie, ale u niego jest więcej osób zawsze, jak widziałem. Siema Kuba Dzidek, w ogóle może za jakiś czas zrobimy z LSPDFR live'a, zobaczymy. Zobaczymy, co tam dalej piszecie. Siema Kuba, witam. I jak, zaktualizowałeś? No właśnie, aktualizuję się, 5 minut jeszcze. Szymon, nie powiem ci, bo te wszystkie miasta są po niemiecku, także nie za bardzo mam jak ci powiedzieć, nie? Ale ruszamy z jakiegoś Wilksbron, coś takiego. To jest gdzieś na środku mapy. Siema herbatek, pamiętam. Ludzie, żeby wam działo, musicie mieć Minuara albo 7-Zipa, najlepiej oba, a wtedy możecie wypakować ten mod, a później do folderu mod go dajecie. No właśnie tak jak tutaj Alan napisał. Może zrobię za jakiś czas poradnik z modami, żeby, bo tam dużo osób się pyta zawsze, nie? Chyba ETS kosztuje, no 70 zł kosztuje normalnie, 18, coś takiego. Kurczę, ile mi się to będzie pobierało? No 5 minut, taka mała aktualizacja. Tym bardziej, że już byłem na ten 42, to nie wiem. No pobieraj się szybko. No ale jakby byście pobierali, to nawet jakbyście mieli dużo gorszy internet, to wam by się szybciej pobrało, bo ja mam live i dlatego tak ucieka. Jaki jutro odcinek? Nie jutro, pojutrze, czyli w środę, będzie w czwartek będzie odcinek z najlepszych modów na dźwięki do ETS-a. Także ten. Ja 2 minuty pobieram i jazda. No spoko Jakubowy, no mi się 3 minuty, no trochę mniej pewnie z 2 zejdzie jeszcze tu z aktualizacją. W co grasz? W ETS-a będziemy grali oczywiście. W ogóle ostatnio widzowie, nie wiem, ci co są na Discordzie to widzą, bardzo się wkręciłem w Drug Dealera Simulator, taka naprawdę spoko gierka. Co to jest tutaj? Prison Bundle. Nie wiem, nie chcę mi się tego tłumaczyć teraz. Zostań prison guard, czyli ochroniarzem więzienia. To spoko aktualizacja nawet. O, teraz za 40 zł możecie kupić sobie tą grę. Ja sobie kupiłem chyba za 20 na serwisie na ale nie będę ten, bo mi nie płacili, także no. No, ale spoko gierka, naprawdę, wciągnąłem się. Już mam na niej chyba 40 godzin, czy tam za 30. Co dla mnie jest dużo, 32,5. Bo ja mało gram w gry tak poza, choć ostatnio w sumie częściej trochę gram. Bo tak mniej na YouTube'a mi się schodzi, może nie do końca tak w ogóle, ale dużo mniej czasu po prostu poświęcam na YouTube'a. W sensie dużo mniej, no tak z godzinę dziennie mniej, także mam czas sobie pograć tak co, o. Multiplayer tak, dzisiaj na konwoju pogramy, chyba że chodzi ci o tamtą grę, to tamta gra na singlu. No, ja teraz, tak, na multiplayerze dzisiaj będziemy grali, na konwoju od SCS. Już minuta i zagramy, widzicie, że mi się pobiera. Mój internet jest taki szybki, że gra Team Fortress pobierała mi się 2 dni. Co to za aktualizacja? Brak udziału w becie, nie? 1.42, czyli... nie mam takiej gry, Filip, nie wiem w ogóle co to za gra. Oglądałeś Lupę na Netflixie? Oglądałem, ostatnio nowy sezon wyszedł. W ogóle ostatnio oglądałem nowy sezon Domu z Papieru, ten co we wrześniu, ze września i naprawdę... O dziwo spoko. Coraz gorszy troszeczkę się te sezony z Domu Papieru robią, a ten naprawdę spoko. Dużo akcji było jak na Dom z Papieru, bo to jednak serial taki strasznie wolny jest najczęściej, a tutaj aż taki wolny nie był. Moszenki, witam. Jeszcze muszę obejrzeć tego Squid? Czy ten taki, wiecie, co tak jest popularny, ale za dużo na TikToku jest i ostatnio tak jakoś tak nie chce mi się tego oglądać. SP Moszenki, siema. Do konwoju potrzebny ten Heilbronn? Tak, bo będziemy grali sobie na tej mapce, nie?
Jaka wersja? Brak udziału w becie. Można zagrać? Można. O właśnie, Squid Game, o ten serial mi chodziło. Skąd ruszamy? Z Wills coś tam. Zaraz wejdę na sesję, to sobie weźmiecie trasę ode mnie. Jak trzeba ułożyć modyfikację mapki? No mówię właśnie, najpierw prefab, models, coś takiego. Później map i na końcu dev. Squid Game, no coś takiego. Niby spoko, aczkolwiek ten. Dobra, już mi się pobrało, także wchodzimy sobie. Trzeba mieć jakieś DLC, bo mam Polskę. Going Easta, Morze Czarne i Skandynawię. No tam trzeba mieć jeszcze Baltic Sea, Italię i Francję, bo ty tego nie masz, nie? To jeszcze te trzy byś musiał kupić sobie. Poczekaj, bo w Black Friday będą promocje, nie? Za 2-3 tygodnie. Także no, sobie poczekaj. I wtedy sobie kupisz na promocji, no spokojnie. No, na Steamie. No generalnie ten. Mam na... No, generalnie będę dużo jakoś ten, sobie gierek, albo przynajmniej takich DLC kupywał teraz na Black Friday, nie? W sensie dużo, no tak trochę sobie kupię, nie? Bo na pewno będą promocje. Akurat Steam to robi promocje, w przeciwieństwie do niektórych innych takich platform, nie? Uplay na przykład często takie małe robi. Siema, EBB, witam. I Hubix też witam. No widzisz, Neb, jeśli się wyrobiłeś, to to jest git. Witam, witam wszystkich widzowie. Dobra, sesja już odpalona. Macie login i hasło i na ekranie tutaj na górze i na i w komentarzu przypiętym, nie? Dobra, generalnie jeśli chodzi o tą trasę, co robimy, bo się pytaliście jeszcze raz. Z Wilsbachu lecimy do miasta Kupfer. Kupfer, coś takiego. Generalnie, wiecie co? Uznajmy, że ja po prostu polecę sobie do tego miasta Wilsbach. Tutaj się gdzieś zatrzymam powoli i będę czekał na was. Wy weźcie sobie jakieś ładunki i kamerą zero się steleportujcie. Najpierw prefab, map i dev, tak, jak tutaj Igor napisał. No. Wszystkie mapki tak się robi. Jakub, witam, witam. Cebula też się ma. W sumie to teraz na Netflixie oglądam Pen Morze, nie wiem co to jest. Po wojnie... A to nie wiem. No ja ostatnio oglądałem tego. Nowy dom z papieru, Lupin. Co tam jeszcze? Już nie pamiętam. Na pewno Szkoła dla Elity. Świetny serial, naprawdę. Content trochę taki shitowy, ale naprawdę spoko serial. Tylko, że no tak... W sumie ten sezon taki nie był najlepszy. Jakie mody na serwer? Macie w opisie linka do tych modyfikacji. Jedyną modyfikacją, jaką musicie ściągnąć, to jest Heilbronn, ale później jak wejdziecie sobie do gry, jeszcze tam ze Steam Workshopu będziecie musieli ściągnąć. Tam jak wejdziecie na sesję, będzie napisane. O kurde. Nawet mógłbyś jeszcze raz powtórzyć, bo akurat muzykę miałem i nie do końca słyszałem, tylko tam końcówkę. Został na sesji czy wyszedł, bo nie słyszałem? Nie wiem, dobra. Co widzowie piszecie dalej? Czekaj, dla elity. Właśnie nie było nudne moim zdaniem. Dobra, wiecie co, tak jak ja powiedziałem, czekajcie, zjadę sobie tutaj do tego, bo tam widzę jakiś parking jest w Lidlu, to sobie tam zjedziemy i będę czekał sobie na was. Póki, o, Nevis już się tutaj zrespił. To niech weźmie sobie jakiś ładunek i poczekamy. Fajna grafika. No po pierwsze, grafikę mam fajną, bo mam ultra ustawienia, wszystko chyba na najwyższy. Albo chyba skalowanie, nie, skalowanie na 400, więc też wszystko na najwyższy. Ale generalnie sama ta mapka jest, wykorzystuje... Praktycznie wszędzie najnowsze właśnie te, jak to się zwie, najnowsze, no to co widzicie, no po prostu rzeczy i dlatego to tak ładnie wygląda. To akurat widzę, że to jest taka starsza fragment mapy, nie nowszy, aczkolwiek też jest ładnie, nie można powiedzieć, że nie, nie? Ładnie to wygląda. Dobra, wiecie co, ja się ustawię tu gdzieś na boku na tej ulicy, już tam, albo w sumie zobaczymy sobie ten prefab Lidla. Czemu by nie? Dobra, ale słuchajcie, jeżdżę teraz na tej aktualizacji brak udziału w becie, a nie na... Nie na temporary i w ogóle inaczej mi się teraz steruje, już dużo lżej, także tu chyba poprawili. O kurde, nie wiem czy ja się wyrobię tutaj. Słuchajcie, otwieramy szybę. Nie no, powinienem się wyrobić, powinienem. A fajne dźwięki są, posłuchajcie sobie, jak będę hamował.
To trąbi. A, to Nevis. Chciałem, że jakiś ten trąbi z trafiku. Żyjcie, jakie fajne dźwięki. Będą niedługo w odcinku pokazane. W sumie jak wchodzicie na sesję, to też widzicie, bo teraz już nie pamiętam, jak się ten mod nazywa. Ja się tutaj nie będę ustawiał, nie będę się bawił, żeby dobrze się ustawić, tylko po prostu jakoś tutaj tak wykręcę fajnie. Niech Nevis sobie tam jedzie po ładunek odebrać. A, już przejechał, widzę. Weź sobie jakiś ładunek. Chyba, że tak będziesz jechał. No, ciekawe, ciekawe. A nie, ma teraz... Czekajcie, co on zrobił? A nie, ma ładunek, dobra, to nice. Kamerą 0, tutaj 200 IQ to zrobił. Generalnie weźcie sobie ładunek i kamerą 0, to właśnie wam się powinna... W sensie ładunek chyba wam się nie zabierze, ale przynajmniej sama naczepa. Dobra, ja się tutaj ustawię gdzieś na boku, idealnie przy wjeździe zagrodzimy. I zobaczymy sobie, czy ktoś jeszcze na sesję wbił. Tylko Nevis widzę na razie. No dobra, no to z Nevisem będziemy jeździli, zobaczymy. Następnym razem będę wam starał się wcześniej dać modyfikacje, żebyście sobie na spokojnie ogarnęli. No dobra, to lecimy, Nevis. Kurczę, wiecie co, ja muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Bo ja na tym CB radiu nie wiem, ja nigdy nie jestem w stanie ludzi zrozumieć. I słuchajcie, widzowie, jak mówicie do mnie coś na CB radio, tak głównie teraz Nevis, bo Nevis tutaj jesteś, mów tak wolniej na tym CB radio, ja nie wiem, ja nigdy... A, dobra, dojesz ten, dobra, no to się ustawię gdzieś tu na boku, dobra, to na spokojnie. Staraj się mówić tak, jak wyminął go, staraj się mówić wolniej, bo ja nie wiem, nigdy przez komunikat... A, no dobra, dobra, bo ja nigdy nie jestem w stanie na jakikolwiek grach zrozumieć ludzi, nie wiem, jakoś tak mam co innego. Możliwe, że dlatego, że mam strasznie cicho słuchawki, ale ja bardzo cicho zawsze mam słuchawki. Ej, może dlatego, nie? Jakiej trawy? Gdzie tam trawa była? Grasz na kierownicy? Oczywiście, na kierownicy. Gram na jeden, co ja mówię. Na Logitech G29. Dobra, Nevis powiedział, że do mnie się steleportuje tą kamerką, w sensie kamerą 0, także ja sobie jadę na spokojnie. Alan, wiesz co, może pod koniec live'a. Pod koniec live'a może o tym. Ja za 2 minuty wbiję, jak chcecie, to poczekajcie. Kurde, akurat ruszyłem. Dobra, to jak będzie tu gdzieś postój, żeby trafiku nie blokować, to się zatrzyma, dobra? To na luzie. Musimy się godzinę będzie pobierać. Widzowie, no słuchajcie, no następnym razem po prostu wezmę, trochę wcześniej wam dam info, jakie mody i co to, żebyście sobie pobrali i się przygotowali, nie? Choć w sumie dawałem info wam w niedzielę na tym poście, wiem, że nie każdy czyta te posty, bo nie każdemu przychodzą na przykład. Aczkolwiek, wiecie. O, tam jest stacja benzynowa dalej, to się na tej stacji zatrzymam, widzowie, dobra? Siema fan, witam, witam. Na trawę wjechałeś, możliwe, że tam trochę wjechałem, ale starałem się nie wjeżdżać, także wiecie. Czemu mi nie działa LSPDFR, bo mam kracha. Krasze masz, czy masz kracha GTA? No to zupełnie co innego. Kierownica ma, w ogóle pada, muszę sobie za jakiś czas kupić i FIFA pod komputer, nie? Bo naprawdę w FIFA chciałbym pograć. Tak za mało ostatnio, wiecie. Ja zaraz biję, spoko Gibbon, tutaj się zatrzymam na tym. Na stacji benzynowej gdzieś. W ogóle smacznego tam, Nevis. Niko są? Jakie są, bo nie wiem, o co chodzi. Dobra, ustawimy się tutaj na tym. Na parkingu. Zaraz będzie, dobra, spoko. To się na chwilę zatrzymujemy. Światło zgasimy i czekamy sekundkę. Nie działa ci weryfikacja na... A, właśnie widzowie. Czekajcie, to już wam dam, bo generalnie Karl Bot ma tego, przerwę. I te osoby, które wbiją na serwer, nawet jak zaakceptują regulamin, to nie dostaną ranki. Bo Karl Bot, czyli ten bot, który dodaje te, po prostu ma przerwę, jakiś tam, no wiecie jak to się nazywa. I po prostu nie daje tego, nie daje rank, to ja wam będę tutaj dawał. A ten już wyszedł w ogóle? Ten też wyszedł? Ten też wyszedł. Zobaczyli, że chyba się nie da i dlatego zweryfikowany. A tutaj widzę, wyłączył powiadomienia. Dobra, to już, to już. Ten już ma, dobra, to reszta ma, widzę.
To na luzie. W ogóle nie wspomniałem o Discordzie, widzowie. Kto nie wbił na Discorda, zapraszam. Tutaj mamy 2250 osób prawie. To jak kogoś nie ma, to zapraszam. Tutaj też damy mu zweryfikowanego. Jak trzyma. I dobra, widzowie, ja czekam tutaj. Nie wiem, za ile wy wbijacie. Nevis na razie tylko jest tutaj. I no, on zaraz też powiedział, że zaraz będzie. Nie wiem, czy ładunek bierze, czy on co robi. Na jaki ty kierunek poszedłeś? Na poligrafię komputerową? Czekaj, jak to się nazywało? Poligrafię i grafika komputerowa, coś takiego. Na to smacznego, herbatek. Do której live'a prowadzisz? Do 20, równo do 20 będzie. Ile masz lat? 15, Szymon. Kupiłem wszystkie DLC już. Dzisiaj pobrałem polendrybinik i promocja. No, kupuję sobie Logitecha. O, spoko, spoko. Nabiz widzę tutaj jest już, to nice. No, pojedźcie sobie na polendrybinik i na promocję. Jeszcze raz, czym będziesz na konwoju jechał? Kurczę, widzowie, ja nie wiem, ja mam cicho strasznie słuchawki, ale... Ja sam będę w konwoju jechał. A, sam. A czemu sam? A, bo ja ten, ja generalnie jak mówię na CB Radio... A, w tym sensie, zaraz gibon ma wbić. Dobra, słuchaj, wiesz co, to my jedziemy tutaj do tego, bo i tak będziemy długo tą trasę robili, to ty tam kamerą zero się steleportujesz. W ogóle tutaj na Nevis czym jedzie, w takim Volvem. No ładnie stuningowany, taki minimalny, ale ładny. Mi się też dzisiejszy mój tuning podoba. Dobra, to jedziemy sobie pozwiedzać tą mapkę. Co sądzisz o Logitechu? Ten nowy Logitech? Nie wiem, widzowie. No, w ogóle tylko widziałem go raz. A w ogóle nie wiem. Nawet nie oglądałem filmów o nim, także nie wiem nic. Siema Master, kiedy mody ze Steama? Myślę, że za jakiś czas może być jakiś odcinek, ale jeszcze nie wiem kiedy. Muszę nazbierać sobie fajnych modów, żeby wam nie zrobić takiego odcinka, wiecie. Chodzi mi o to, że... Ja wolę robić rzadziej odcinki, ażeby było więcej przydatnych modów w nich. Niż tak, wiecie, że na przykład zrobię odcinek z 8 modami, 2 będą mody dla Beki, a 3 to w ogóle niech będą takie, a dobra, zainstalować, bo są tacy, co tak robią. Dlatego ja wolę, wiecie, rzadziej odcinek wrzucić na przykład z tym modami, ale jakieś fajniejsze. Dlatego, nie wiem, no chwilę poczekacie na pewno taki odcinek. Zobaczymy, kiedy będzie. Odnośnie tego Palantry Buildingu, bo nie skończyłem, witam w ogóle wszystkich widzów. Najpierw polecam wam pojeździć sobie na Palantry Building i na promocie, a później na samym... o kurde, zahaczyłem o tą... A później wam polecam pojeździć na samym promocie, nie? Najpierw z Polandy, później bez Polanda. Po Polsce. Dlaczego? Bo... Dużo inaczej Palantry Building, a dużo inaczej promoc robi Polskę. Na przykład na promocie dużo bardziej mi się podobają... na przykład węzły na autostradach albo same autostrady, a na Polantry Building bardziej mi się podobają miasta na przykład, nie? Choć nie licząc Kielc, bo niestety Polantry Building jeszcze Kielc nie przystosował tych, co promoc zrobił, także no niestety. I Piotrków Trybunalski, ale za to na przykład ma mega rozbudowane Trójmiasto, także no. Czemu mnie działa? Karol, napisz mi na Discordzie na PV, wejdź na naszego Discorda i tam najwyżej ja, na tej liście będę ja, to tam napisz do mnie i po prostu postaram ci się po live'ie pomóc, także, ale po live'ie to nie wiem, czy od 21, czy o 0, napisz co się stało i ten. Widzowie, dziękuję za 50 łapencji w górę, piąteczkę dla was, lecimy po stówkę, widzę, że dużo akurat osób przyszło, w ogóle widzowie, ci co teraz przyszli, grasz na padzie, gram na kierownicy, na Logitech G29. Kurczę, zrozumiałem, że coś w formie, ale to nie do końca, nie wiem, widzowie, kurczę, nie wiem, ja nie rozumiem nigdy ludzi w grach i to w każdej grze, w którą bym nie grał. Dobra, co ja mówiłem, siema Domin, odnośnie tego, kurde, no zapomniałem, nie wiem, ale w ogóle widzowie, właśnie, z Kanią jedziemy. Podobała mi się jakaś ta starsza, w sensie chciałem po prostu nią pojeździć, bo dawno nie jeździłem i wyszło spoko nawet. Taki minimalistyczny tuning. W ogóle patrzcie, jak tu ładnie mapka jest zrobiona. Na tej mapce mega ładnie by wyglądały te, jak to się nazywa? Season mod, w sensie nie season mod, ale wiecie, takie jesień, autumn czy coś, wiecie o co chodzi.
Jak pobrać Natural Luxa? Natural Lux jest teraz płatny, także nie wiem, czy chcesz dalej w to brnąć. Co to za mapa? Heilbronn. Tak się nazywa. Grałeś już w Forza Horizon? Widzowie, nie gram w gry wyścigowe, więc nie. I czy w Poland Tribunic jest miasto Siedlce? Jest, na promocie też. I to są w ogóle chyba te same miasta, przekopiowane. Z jakiego województwa? Z mazowieckiego. Tester, mam pytanie. Ile kosztuje ETS ze wszystkimi dodatkami? To zależy, czy kupisz je w promocji, czy kupisz w pakietach. No nie wiem, no pewnie około 3-4 stów wszystko, ale da się na pewno dużo taniej kupić. Na pewno, wiesz, co innego kupić wszystkie DLC, a co innego kupić DLC najpotrzebniejsze, czyli bez malowanych DLC, jakby na malowanie, nie? W okolicach Warszawy, Szymon. Mam pytanie, ile kosztuje ETS ze wszystkimi dodatkami? A to już odpowiedziałem. W ogóle widzowie, właśnie, bo miałem do was pytanie. Te osoby, które teraz wbiły na live'a, tak w ciągu tych 5-10 minut, to wbiliście na live'a, bo wam się wyświetlił na YouTubie? Czy dostaliście powiadomienie z YouTube'a? Napiszcie widzowie bardzo, bo napiszcie widzowie na czacie, bo bardzo by mi się przydało, nie? Napiszcie jak możecie. To są zwykłe konwoje, teraz jeździmy na multiplayerze DCS-u. Macie wszystko napisane na tym, na komentarzu przypiętym, a w opisie są mody, które wyświetlił się. Jestem nowy i zobaczymy. A to witam cię. Kalik. I nie wiem. Dziękuję za donacika, już ci mówię. Kurde, głośno mam teraz słuchawka, jak podgłośniłem. Nie wiem, czy dawno ten. Złotego. Jak z taba zagrać? Dawno live'ika nie było. Jak z tobą zagrać? Dziękuję za złotóweczkę, piąteczkę dla ciebie. I jak ze mną zagrać? Musisz mieć ETS-a nieskrakowanego, czyli ze Steama. Najlepiej. Musisz... No dobra, to raczej tego nie będziesz miał. Także wchodzisz po prostu sobie w konwój, czyli w menu, i w menu będziesz miał na dole taką opcję konwój. Tam klikasz, wpisujesz login i hasło, które... W sensie najpierw szukasz loginu, te, które jest napisane na komentarzu przypiętym, czyli na tym niebieskim. Wchodzisz na sesję, piszesz tam hasło, no i gdy to hasło napiszesz, to sobie jedziesz z nami, nie? W sensie tam wchodzisz na sesję. Tylko, żeby na tej sesji grać, co ja dzisiaj gram, musisz mieć modyfikację. Między innymi na mapę. No a ta modyfikacja na mapę wymaga wszystkich DLC mapowych, czyli Baltic Sea, jeszcze raz, Going East, Skandynawię, Francję, Włochy, Baltic Sea, Black Sea i chyba też Iberię. Także jeśli nie masz tych wszystkich DLC mapowych, a te DLC mapowe są płatne, jeśli ich nie masz, no to niestety dzisiaj nie zagrasz. Może na następnym live'ie będziemy robili ten. Ja dostałem powiadomienie, wyświetlił się, ja jestem nowy, powiadomienie. Do 20 stream dzisiaj, pokazałem się na YouTubie. Aha, czyli po prostu jak rozpoczynam o 18 live, to tak średnio po pół godziny powiadomienie przychodzi. Okej, okay. Lubię YouTube'a, widzę, że coraz lepiej mu idzie. I no fan ten, ja bym ci akurat odwrotnie bym to tak nazwał, ale dobra, tu już się nie spierajmy. Wyglądałem YouTube'a, spoko Mateusz, Step, ale ty wcześniej już byłeś na lewiku, widziałem, bo tam pisałeś przed lewikiem coś, nie? A co tak Nevis się zatrzymał, co to musi... A nie, jedzie za nami. W ogóle widzowie, będzie ktoś wbijał czy nie? Addison na przykład. Wbijacie widzowie czy nie? Siema Olek, witam. Fajnie, że wpadłeś na kanał, witam. Jak chcesz, to możesz zostać na dłużej. Tam kto, i tak samo Xalix, który... Xalix chyba dobrze czytam, który... No, ZW teraz ma. Siema Kozak, odcinki z LSPDFR. A dziękuję, Kondrat, to piąteczka, dziękuję. W Gimbachu jesteśmy, widzowie, teraz, Gimbach. Można z tobą zagrać? No właśnie przed chwilą mówiłem, jak to zrobić. Trzeba po prostu mieć mody w ogóle, które mamy w dzisiejszym live. W opisie macie linka do tych modów, ale pobierzcie sobie tylko Heilbronn, bo jak będziecie wchodzili na tą mapę, to będziecie mieli pokazane, że brakuje wam jakiejś tam modyfikacji, ale tamte pozostałe modyfikacje macie na Steam Workshopie, także szybko je pobierzecie. Ta inna modyfikacja, czyli na mapę Heilbronn, to możecie pobrać ją z linku w opisie, aczkolwiek ta mapa wymaga wszystkich DLC mapowych, także jeśli ktoś nie ma, nie wiem jak z Iberią, to musicie przeczytać, ale jak ktoś nie ma wszystkich DLC mapowych płatnych, to niestety no nie pogra z nami dzisiaj. Chyba nie wymaga Iberii, tutaj Nevis powiedział, więc no, jak ktoś nie ma Iberii, to możecie sobie w takim razie pograć. A spoko, Addison, mi trzech modów nie czyta, pisze złe kolejność. Czekaj, myślę.
No weź sobie ustaw tą mapkę w takiej kolejności, że tak jak ci przed chwilą mówiłem, prefaby, później mapy i dev. Tak sobie ustaw. To może będzie lepiej, może będzie działało. Szczerze nie wiem, widzowie, ja nigdy na kogoś sesję, albo tam może raz wchodziłem, także i bez modu, więc no niestety nie jestem w stanie wam pomóc, bo nie wiem, też bym musiał się głowić. Tobie też się bugowało, że nie mogłeś przyjąć zgłoszenie, musiałeś restart GTA robić? Szczerze nie, nigdy tak nie miałem. Chyba, że się tak duże weźmie, wez... Wejdzie ktoś widzowie jeszcze na ten? Bugi, witam, siema. Na sesję. Bugibon tam ma problemy, a reszta widzowie? Ktoś by chciał? Jak się weźmie dużo zleceń naraz, w sensie tam po prostu przez komendę albo przez coś, to GTA crashuje. To jedyny miałem ze zgłoszeniami problem, jakby z callout'sami, nie? A możesz, Olek. 15, 15, tak. Ja chciałbym tyle pojeździć, ale nie mam DLC. To sobie kup w Black Friday za 2-3 tygodnie, bo będą tańsze DLC, także na spokojnie, nie? Ale ładna mapka, naprawdę spoko. Jednak fikcyjna Polska to jest na przykład fikcyjna Polska jest dużo ładniejsza, ale ta też mapka jest spoko. Tu w ogóle ten. Nie mieliśmy pierwszeństwa, leciul. Chyba za Clive, a to dziękuję. Zrobisz poradnik? No. Aha, Także czyli... jak będziesz chciał grać na konwoju, to tam napisz do mnie, co ci tam wyślę, tam nie linka, bo to chyba w październiku pobierałem jeszcze. A spoko, spoko, no więc to napiszę do ciebie, bo akurat powiem ci, że ja jak robiłem z fikcyjnej Polski live'a, to tak to było fikcyjne, to mi akurat działało. Mi nie wywalało gry, tylko live'a się nie, tylko konwoju nie chciało się włączyć, nie chciał się włączyć, bo jakiś tam błąd mieliśmy, ale to chyba ty byłeś wtedy na live'ie, tak mi się wydaje. Więc ja nie pamiętam szczerze, że jaka przyczyna dokładnie była. Coś chyba z update'em, ale nie wiem. Jak przetwarzać plik RAR bez CS? Otwierasz plik RAR i wrzucasz pozostałe pliki do folderu mod. Tak, bo tam była wtedy ten problem z tą aktualizacją, że ty zaktualizowałeś, ale ludzie, którzy włączyli wcześniej testa, jeszcze przed tą aktualizacją chyba przed live'em. Tak, nie mogli wejść, bo nie mieli tej aktualizacji pobranej, no tak. Elo Mordo 7, witam. I Young Master, witam. Pozdrawiam, Nikodem, pozdrawiam. Jeszcze tutaj ten. Ile masz na oko pluginów ze zgłoszeniami? No, ze 20? Coś takiego? A pozdrawiam fan oczywiście, pozdrawiam wszystkich. Dobra, to tutaj odpowiadałem już na pytanie. No, Nevis? Chciałem ci mrugnąć, ale prawie wychałeś we mnie. Mateo Step, o kurde. Mam takie słabe światła. Ale coś się zbugowało, widzę. Kurde. Mateo Step. 4 dni wolnego, no właśnie. Widzowie, wy też macie wolne w piątek, bo nie każda szkoła ma z tego co wiem. Mateo Step. 4 złote. Jakie to piękne, mam 4 dni wolnego. Jaka jest twoja ulubiona postać z mitologii słowiańskiej? Moja to Leszy. I dzięki Mateo Step za 4 złote, piąteczkę dla ciebie. To po pierwsze tak, widzowie, wy też macie wolne czy nie? Bo wiem, że nie każda szkoła ma wolne, bo to od dyrektora zależało, czy w piątek zrobię wolne czy nie. To po pierwsze. Po drugie, już bardziej jakbyś o nordycką się spytał, to już prędzej. Słowiańskie to tak... Tylko... No właśnie, 4 dni widzowie wolnego, to dobrze. Dziękuję za subika, Radek, piąteczkę dla ciebie. Ja jedyne co ze słowiańską to oglądałem tego, z historii bez cenzury. To tam chyba 2 odcinki wrzucił, z tego co pamiętam. Czy jeden albo dwa, no coś takiego, no to nic nie pamiętam już z tego odcinka. Także jakbyś o słowiańską się zapytał, to prędzej. Nie, o nordycką niż o słowiańską, nie? Keku, siema.
Keku, weź jeszcze raz skopiuj i wklej tą wiadomość, napisałeś coś tam Audi, bo nie zdążyłem przeczytać, już mi uciekło. Spoczko, Michałek. I jeszcze godzinę ponad program, więc na luziku, jak jestem chory. A, w sensie, jak to autokorekta. I... Okej, okay, ja też ostatnio trochę byłem. Elo mordo, dziękuję za subika, piąteczka. Pozdrawiam fan symulatorów oczywiście, pozdrawiam tutaj wszystkich. Ja mam w czwartek i w piątek i w sobotę i w poniedziałek, a w poniedziałek co jest, że wolne? Pokażę ci screena, no to wyślij mi na Discordzie, to wtedy ten, wtedy ogarnę. Ty masz piątek wolne? No mam wolne właśnie, ma ten odstęp, także spoko. W ogóle właśnie, pokazywałem wam interiory, jak zrobiłem, o. Ten, co ja mówię, a w piątek, no mam w piątek wolne, więc... Jadę prosto, patrzę więcej na ten, niż na, no. Jadę na Narodo, a co jest 15 listopada? Bo 11 to każdy wie, a 15 co? Nie jeżdżę krzywo? A może, nie wiem, jak może jak czytam czat. Aha, to u ciebie w szkole. No ja miałem akurat, widzowie, na zakończenie szkoły podstawowej bombę w szkole, w sensie fałszywy alarm, nie? I kurde, zamiast pół godziny zrobić zakończenie roku, to zrobiliśmy w półtorej godziny, bo oczywiście godziny czekaliśmy na tym, na boisku, bo i dopiero i po pół godzinie pani dyrektor wpadła na pomysł, co ja powiedziałem jej od razu, że może tutaj zróbmy zakończenie. A, no to widzisz, Tixes, to nie wiedziałem szczerze i w ogóle siema, witam. Witam. Karol, nie, wyślij mi screena i napisz, co się dzieje, bo ja tak nie mam, widzowie, czasu, żeby do każdego, wiecie, z kimś rozmawiać, jak ktoś ma jakiś problem. Bo wiecie, codziennie mam po dwa, trzy same proszenia o zadzwonienie. A więcej mam tym, jak na Discordzie do mnie dzwonicie, żebym pomógł wam. Jak macie jakiś problem z RSPDFR, zróbcie screena, napiszcie mi, co dokładnie nie działa i wtedy będę wam w stanie pomóc. A jeśli chodzi o rozmowy, to ja nie jestem w stanie rozmawiać, bo wtedy, gdy wypiszecie, to wypiszecie w ciągu dnia, gdy w ogóle Discorda mam zawsze wyciszonego. Nawet nie wiem, co tam ten. I nie jestem w stanie wam wtedy odpisać, bo nie mam czasu na przykład i... Nie siedzę cały dzień na Discordzie, żeby odpisywać codziennie. Powtórzysz napis jeszcze raz, bo akurat mówiłem i nie ten. A, zgubiłem się w tym, bo pomiędzy mnie a ciebie wjechał trafik, który trochę spowolnił tam na wypadku, także już jadę. Coś mówiłem odnośnie tego. A, ten. Więc już nadganiam, ale spokojnie, na luzie. Tam może trochę wolniej podjechać. Siema, Jan, witam. Ja nie wiem, jak screena zrobić. To napisz na. W ogóle to się robi Windows Shift S. Taki skrót klawiszowy. Weź sobie skopiuj. W sensie, weź sobie wpisz na YouTubie albo na Google, jak to się robi, i wyskoczy ci. Ja tak, a wieczorami, bo ja tam odpisuję na przykład co dzień, no nie codziennie, no zależy, raz na tym samym dniu, raz co 2-3 dni, zależy. Odpisuję wieczorami, ale jak odpisuję wieczorami, to na przykład, nie wiem, o 24 czy o 23, a większość wtedy już nie może gadać, tak? Po pierwsze, o kurde, a co tu się stanęło? A Nevis, co tu się stanęło? Jak to się stało? Już jedzie, dobra. Albo na przykład tak jak dzisiaj w pociągu, tam w większości... A, sprzybrukowałem się chyba, albo coś tam, nie wiem. I co ja mam? No odnośnie tego. Odnośnie... No dzisiaj na przykład w pociągu też nie miałem gadać, ale jak gadać, ale widzowie, no tak na logikę weźcie, skoro ja mam, Discord nie jest rzeczą najważniejszą, to po pierwsze, po drugie, skoro tyle osób nie prosi o pomoc, to ja nie jestem w stanie codziennie każdemu tak pomagać, w sensie odpisuję jak mam czas, to tak, ale jednak wiecie, no. Siema Jan, witam. W mojej podstawce był, o mnie nie wiem sobie ma ten odstęp, co tam dokładnie. Kajetan, słuchaj, no jeśli
masz plik RAR jakiejś modyfikacji, to może być tutaj dwa sposoby. Po pierwsze, spróbuj sobie ten plik RAR otworzyć przez Winara albo 7-Zipa, jak chcesz. Po prostu kliknij w niego dwa razy. Jeśli w środku masz pliki .scs albo nawet Winara kolejnego albo Zipa, to te pliki przerzuć do folderu z grą. Jeśli natomiast otworzysz ten folder, nawet trochę wolniej, żebym cię nadgonił, jednak jeśli otworzysz ten plik Winarem albo 7-Zipem i będziesz tam w środku miał pliki typu dev, no to weź trochę zwolnij, bo ja też 90 i wiesz, nie tak jest odległość. Dziękuję za subika, Stalker, piąteczka. I jeśli otworzysz ten plik Winarem albo 7-Zipem, w środku będą na przykład dev, map, nie wiem jakie tam pliki, vehicles czy manifest czy coś takiego, to wyjdź to i wyjdź z tego i ten plik, no dobra decyzja, trafik. I wtedy ten plik przerzuci do modów, o tak. Jak można dołączyć do ciebie? Trzeba mieć SCS-owego multiplayera, to było pierwsze. I modyfikacje, które dzisiaj użyłem, czyli między innymi... już możesz przyspieszyć, bo już jestem bliżej. Czyli między innymi... A co on tak zwolnił? I między innymi... dziękuję za subikę też, Monisław. Piąteczka. Monisław, czy to ten Monisław, czy to nie ten Monisław, bo nie wiem. Co ja mówiłem, bo znowu zapomniałem. Siema, Master Monisław zgniły, witam. 80 łapeczek, tak? Faktycznie, piąteczkę teraz. Lecimy po stówkę, kto nie zostawił czat. Zachęcam. I dziękuję wszystkim, co zostawili. Żeby mieć tą mapę, to trzeba mieć wszystkie DLC mapowe, nie licząc Iberii, bo Nevis powiedział, że nie wymaga. Czyli nie widział, żeby wymagało coś takiego, więc prawdopodobnie Iberii nie trzeba mieć, ale resztę DLC mapowych trzeba, nie? Chyba, no to musicie zobaczyć, widzowie, nie? Drugie pytanko, kiedy zostały widzów? Rozpatrzenie, a co? W sensie, jeśli chodzi o unbany na Discordzie, to nie ja się tym zajmuję, tylko się tym zajmuje... Nevis, chodź na pas, żebyś tam nie wjechał. A nie, dobra, bo się nowy pas tworzy, to nieważne. Co ja się mówiłem? Jeśli chodzi o unbany na Discordzie, to nie ja się tym zajmuję, tylko Ofal teraz. Ale jeśli on Ofal nie sprawdza, a napisaliście tam parę dni temu i nadal niesprawdzone, w sensie tak na po 2-3 dniach, to napiszcie mi na Discordzie na PV, jak macie, albo na YouTubie w komentarzu i wtedy wam postaram się pomóc. Że Gibbon miał wbić do nas, ale nie wiem czemu nie wbija. Widzowie, ktoś jeszcze chce do nas wbić? Kto ma mapkę? Flexi, dziękuję za subika. Następnym razem będę wam wcześniej dawał info, żebyście wiedzieli, nie? Tego woda trzeba mieć Iberia, no to już odpowiedziałem, że raczej nie. To ten. To jest przypadek, odsubowałem. A spoczko. No to widzisz, to dobrze, że wiesz. Odświeżyłeś sobie. Zaraz, muszę ogarnąć. No spoko. Jakbyś miał jakieś problemy, to mów. Postaram się pomóc, choć raczej na dużo nie pomogę, bo nigdy nie wbijałem do kogoś, także nie za bardzo wiem. Tylko gdzie wpisać login i hasło? Jak masz tą mapkę, już sobie pobrałeś i masz wszystkie DLC płatne, nie licząc Iberii, o których już mówiłem. Albo możesz mieć Iberię, ale nie musisz. Trafik, puść mnie, nie wkurzaj mnie nawet. No. To co? To musisz wejść sobie na profil, na którym chcesz grać, następnie wchodzisz w opcję konwój, coś takiego i tam wpisujesz login w te szukaj i gdy znajdziesz już naszą sesję, kliknij w naszą i tam wpisz hasło sobie, nie? Ale zwolnił ten z tego. W ogóle zjedźmy sobie na stację benzynową, bo to jest jakaś duża stacja benzynowa, chcę zobaczyć jak ona wygląda. Szkoda, że się noc zrobiła, ale chętnie się przejadę po tej stacji, zobaczyć jak to wygląda. O, to podjedź sobie się naprawić dalej. Pojedziemy sobie po parkingu, bo naprawdę czat ta mapka jest mega spoko. Włączyłem długie, żeby tutaj widzieć, ale naprawdę mega to wygląda. Szkoda, że tak mało tutaj tych, a nie, w sumie trochę dużo. Ale jak robicie mapki jakieś, tutaj Nevis między innymi do ciebie, choć ty raczej mapkę miasta robisz niż, a nie jakiś autostrad. Ale jak są jakieś takie parkingi, to weź jeszcze ustawiaj sobie tak ciężarówki, wiesz, o tutaj na przykład. Weź sobie filmy Bartasa oglądaj, bo tam kiedyś oglądałem, teraz już tak nie za bardzo. No ale weź sobie pooglądaj i zobacz jak u niego to wygląda, nie?
Czyli, że wiesz, że no... No spoko, no w sensie co aktualizacji na pewno też map editor się zmienia, nie? No ale generalnie jak stawiasz właśnie na parkingach te pojazdy, to też rób tak, że... Nielegalnie trochę podjadę, nie patrz tam. To też tak, wiesz, nie tylko na samych parkingach, ale na przykład przed parkingami, tak co zajeżdżają, bo to wiesz, to też realne. Dobra, jedź sobie, no, ale jest tutaj za nami podjech. Nie, co on robi? Chyba nas puszcza, dobra. Puszcza nas. To mrygniemy mu. Ziul, że przejechał w ogóle po parkingu, ale dobra. Dobra, ale ładnie tu wygląda. W dzień tu fajnie. W ogóle słuchajcie, widzowie, dzień robimy, bo przynajmniej coś będziemy widzieli. Nie znamy mapki, także trzeba się przyjrzeć. O, oczy plazmy dostaliśmy. Wiedziałem, że to zrobi, wiedziałem. Jedź, 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 jedź. Sorry, na widz, że zwolniłem, ale trafik mi wyjechał. No, ale spoko wygląda ten parking, spoko. Dobra, jedziemy sobie. I to spoko, że te wyjazdy są trochę większe, choć mogłyby być ciutkę jeszcze bardziej. Kim? Monisław? Jeszcze raz słyszę. Na 1.42 jesteśmy. A ta mapa działa i na tą wersję, nie? Na 1.41 i 42. Siema. O kurde, szybszy chyba trochę. Jak się nazywa dodatek na ulepszanie do skani? Mighty Graphin, coś takiego. Mighty Graphin Pack. Jakoś tak, nie wiem. A i traf... I... Trzeba mieć mod na ten kod, trzeba, są w opisie. Ale generalnie jeśli chodzi o ten traf... A właśnie, widzowie! O kurde, co on zrobił? Przepraszam, źle wam powiedziałem. Żeby wbić na tą sesję jeszcze trzeba mieć mod na trafik od Jay-Z Kata, to też z neta. Też macie w opisie linka do niego. Sorry, bo zapomniałem, że jeszcze trafik od Jay-Z Kata daliście. Tutaj mi ktoś przypomniał teraz na czacie, także weźcie sobie, pobierzcie jak chcecie. Dobra, ten tańczy. Mówi do mnie, że ja jeżdżę. Tak. No, coś ja mówiłem. A, mówiłem z tym trafikiem, to trafik też musicie sobie pobrać, nie? Trzeba mieć mody na ten konwój, to tak, trzeba mieć, w opisie są linki do nich. I Monisław. Chyba nie. Jaka wersja? 1.42, w sensie brak udziału w becie, nie? 1.42 jakby. Jak chcę wejść, to piszę sound fixes, nieprawidłowa kolejność. Daj sobie te sound fixes na samej górze, ale nad tym jeszcze daj sobie... Kurde, już nie pamiętam jaką kolejność dawałem, ale to chyba... Nawiz, weź mi odpowiedź, jakbyś mógł. Ej, ty wgrywałeś te modyfikacje tak jak ja miałem w kolejności, czy losowo? Jak ty to tam robiłeś? Teraz przejeżdżamy w ogóle koło jakiegoś miasta, widzę. Znaczy ja to klikałem ogólnie, aktywuj może coś tamtego i tam coś mi się wyświetlało. Tam aktywuj te mody, tam mi się też tam przetwarzało, nie wiem co, jakiś czary mary, to był pokus. No i automatycznie mi się sama kolejność ustawiła. A czyli widzicie, pobrał po prostu trafik od Jessicata z tych linku, z tego linku i mapkę i resztę modów pobierał jak wchodził na sesję. Tam było napisane, że ze Steam Workshopu, nie? Więc sobie pobrał i co? I tam same się mu ustawiły, w sensie nic nie robił. Więc wy też widzowie, jak coś, ktoś ma problem, to sobie tak zróbcie. Dobra, idziemy tutaj sobie w prawo. A, my mamy zielony, to po co? Ja patrzę w ogóle. Dobra, lecimy sobie. A, ja zaraz będę usypiał za kierunkiem. A, mam zielony. Oj, usnąłem, chcę. A, bo ten, ty, weź wyłącz sobie symulację zmęczenia. To samo dzisiaj, co na polskim miałem, nie? Tak mnie lekcja dzisiaj znudziła, że ja czytałem, trzy razy musiałem czytać tekst na pół kartki, bo trzy razy przystałem i nie wiedziałem, gdzie skończyłem. Mieliśmy lekcję o 16 już. Nie, no nie 16, 15 już. Tak mi się nie chciało. Nie to, że mi się nie chciało, byłem mega zmęczony. Dobra, lecimy sobie w prawo. Wiem, że na czerwonym, ale on poleciał, to i ja to zrobię. O kurde, znak tu był. Dobrze wiedzieć. Trafił, ale też widzę. Jakiś taki... Lekko dziwny, nie powiem. A co, czekajcie, dobrze jedziemy? Dobrze jedziemy. Czemu zawracasz? Co się stało? Kurde, do przodu chcę. No, ja coś tam parki nie działa, dobra, bo...
Wyłącz sobie w ustawieniach, no. A, bo ty na parkingu stawałeś, dobra. Czekaj, tego trafika, a nie, w sumie ty masz kamerę zero, to nie musisz kręcić. To ja jadę sobie już tu w prawo. Na Industrie Gebet. Nie wiem. A co, źle jadę? A źle jadę, faktycznie. Poczekaj, czekaj, wykręcę, bo źle pojechałem, faktycznie. Nie wykręcę. Dobra, spróbuję wykręcić, czekaj. Za latarnią. Kurde, jak tu tekstura w ogóle? Tego co ona trochę. Dobra, drive mi się oczywiście. Idealnie, widzicie? Bez uszkodzeń żadnych. I co tam piszecie? Siema Janek, witam. Mapa promoc, oczywiście, na promocie. Nie, co? Nie, nie jedziemy na promocie teraz. Już przyzwyczaiłem się do promoca. To nie jest promoc, widzowie, tylko to jest Heilbronn. Nie, 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 Monisław, nie boję. Jak się nazywa dodatek na... No, no, można zrobić tam, kiedy jakiś fajny modzik znajdę, można, nie powiem, że nie. I... To odpowiadałem, to odpowiadałem. Siema Kail, Kajil, Kail, coś takiego, witam. I już tylko... Jak ty jeździsz? Ciągle jak to jakoś ten wystrzeliło, nie wiem, czy tam... Nie wiem. O kurde! Jak mi kierownica na tym, tym... Na tym... pasie, tak... No. Ja mam coś takiego, widzowie, tak, tak, klackania. Wiem, że tutaj niebieski trochę do siebie jeden z drugim nie pasuje, ale ten drugi to naczepa po prostu z ładunkiem brana, no to nie moja. No, dobra, jedzie coś ten, pokażesz? A już pokazałem właśnie, w sensie ma AI Traffic Base i AI Traffic Depth, co? Nie, no jak ja pobierałem, to był jeden tylko pik. Nie, to nie wiem. Nebis? A dobra, to powiem ci na live, żebyś nie miał tego. I przegłuszenia. I Nebis, sprawę mam. Ty jak pobierałeś tego moda, to też miałeś jeden plik z trafiku, czy miałeś kilka? A witam, Pablo. Co trzeba zrobić, jak mi serwerów nie wyszukuje? Kliknij sobie zaawansowane filtry. To nie, pobrałem moda. To włączyłem do przez 7 kilka, to bo ja już nie radę, już bo od 2 lata nie używam. To przez 7 kilka odporęca to były 3 pliki. Jeden to był map, drugi ten, a trzecie, coś tam. Będę po prostu wziąłem to, wypakowałem. Tak, ale nie mapkę, tylko trafik. Nie mapkę, tylko trafik sam. Tyle i odpowiedź. A trafik to ja zrobię jeden kliknięt, bo ja kanał jakiś tam z tej strony to tam dawały do silnika, to pobrałem. I to jeden klik wiem, dałem i wszystko działa. Jeden plik i działa, więc nie wiem. A świetnie, Pablo, świetnie. Będzie live z promoca? No nie dzisiaj, ale za jakiś czas będzie na pewno. Zobaczymy. Może w piątek? Zobaczymy. No właśnie dojechaliśmy, ale zaraz weźmiemy nową traskę na luzie. Odnośnie... coś mówiłem. A, z tym, tym. Jeśli wam sesji nie wyskakuje, to zaawansowane filtry kliknijcie sobie. I tam pokaż sesję z modyfikacjami, nie? Kupisz FSA 22? Zobaczymy, widzowie, zobaczymy. Nie wiem. I tak nie będę miał czasu na robienie streamów na premierze. Spotkałem się z Rowem. Jak on tam? O kurde. Do mnie mówi, że ja źle jeżdżę, widzicie, widzowie. Co sądzisz? O, widzowie, ja nie gram w gry wyścigowe, więc ksombę. Nie grałem w ogóle w Fordze nową. Grałem jedyną Fordę, jaką gram, to czwórkę, ale to było dlatego, że... dlatego, że miałem za darmo na tym... ja w ogóle mam do innej feski. Miałem za darmo w Xbox Game Passie, nie? Nie ta firma. Właśnie chyba nie, ja chyba tu mam. Chyba. Nie wiem, jedziemy do losowej i zobaczymy. Kurde, oczywiście za wąsko. O, dobra, ja dobrze podjechałem. A może tyłem spróbuję podjechać. O, ktoś wszedł na sesję wreszcie. Kto? A nie, to nie. To mi pokazało, że wjechałem na strefę bez kolizji.
Dobra, tu się ustawiamy, widzowie. O, dobra, ja już świetnie jadę. Gdzie on tam cofa? Idealnie. Dobra, widzowie, spróbuję, wiecie, żeby mi się udało. Bo rzadko mi wychodzi. Zaraz przeczytam, widzowie. Kurde, nie widzę, gdzie jechać teraz. Tak troszeczkę, wiecie, się nie wyrobił. Dobra, jedziemy tu tak. O! Dobra, i teraz do przodu. A na ile, Pablo, na ile? Na ile masz kwarantannę teraz? Czekajcie, spróbuję zaparkować tak ładnie. To się, żeby zaliczyło mi po prostu. O, zaliczył, ale krzywo obciul, ale dobra. Dobra, ale generalnie oglądałem tam trochę. O, ktoś wszedł. Wreszcie. Herbatek, witam. Witam. W ogóle ten, odnośnie tej Forzy, to w sumie oglądałem trochę tam filmy. Trochę oglądałem filmy odnośnie tego na tym, jak to się nazywa, na... To ja powróciłem. Na, no, jak to się, kurde, nazwy zapomniałem, widzowie. Na... w tym się wyświetlało, kurde, no. Na TikToku, o. Nazwy zapomniałem, nie? Na TikToku się trochę wyświetlało, to sobie oglądałem je. Ale to naprawdę minimalnie. Dobra, widzowie, wiecie co robimy? Szukamy jakiejś traski, o, stąd na przykład. Jeszcze jak? Można, jak najbardziej. O, możemy podjechać do tego, z Neckargartag do Schweigern. Ładnie nazwa brzmi, to pojedziemy sobie tam, zobaczymy. Dobra, to się teleportujemy do tamtej miejscowości. Ojojoj, powodzenia tylko z przepisaniem tej nazwy tej miejscowości. Neckargarta. A nie, nie było trudno, dobra. To się steleportujcie, weźcie ten sam ładunek co ja. Będziemy jechali w jednym kierunku. Oj, tu jest ta... Ej, jaka ładna firma. Patrzcie, tutaj się w ogóle wjeżdża. Słuchajcie, wycofamy trochę, mega. No dawaj. Sobie włącz pod M tę mapę ogólną, nie? I gdzieś co na prawy dolny ruch tej mapy, tak sobie przesuń. I zobaczysz pewną typu niespodziankę od twórcy. Katania, to? To jakieś kurde... A nie, no to chyba, bo niżej się nie da. A nie, tu jeszcze zobacz... A nie, to jest ta. Iberia. Chyba, że prawy górny róg. To jest Baltic Sea, no to nie wiem. No to chyba o to chodzi. No, chyba, że tutaj jest jakieś... Nie, no nie ma nic innego. Chyba o to chodziło. Dobra, do złej miejscowości się steleportowaliście. Nie do Schwabach, tylko do Neckargartach. Nie wiem. Chłopie... u mnie w szkole było nocowanie o jakieś... Kurde, ile ja bym dał, że takie coś. Gdyby było. Dobra, jak do tej firmy dojechać? Bo zobaczcie, trochę tu jest skomplikowany dojazd, ale... Zara, będę i się będzie działo. Będzie spychanko, czek. Oj, herbatek. Bez przesady tylko. Dobra, jedziemy pod prąd, bo się nie chce krążyć. Szykuję. Ej, ale mega spoko ten jest. Te firmy tutaj zrobione. Dziękuję za subika. Kto dał? Askich, dziękuję. To jest jeszcze w ogóle jakieś inne trasy, widzę. A to co nie z tej firmy brałem, czy się skończyła? Chcę stuningować auteczko, znaczy ciężarówkę. Zaraz będę. Czekaj, bo już się trasa teraz skończyła nam. Albo tutaj ewentualnie. Słuchajcie, spróbuję inny dzień zrobić. Się tak nie tylko.
to sobie wziąć inny ładunek, nie? Bo tam nie ma tą stronę, którą chciałem jechać. Kurczę, no czemu to nie działa? Czemu mi to się, ta trasa nie może... O, jest dobra, do Schweigern. Taką się ładną naczepkę weźmiemy. A w sumie może być ta izoterma, dobra, to izotermę bierzemy. Z pasztetami. Siema Rudzik, witam. Czy mogę się normalnie proszyć, ale jak chcę kliknąć F9, słuchaj Marian, trzeba teraz klikać F9 i... Tylko nie mówcie tak cały czas na tym CB radio, nie? Bo to pikanie mnie ten... Man Marian, weź sobie... jakąś wadę, która biega maraton. Ctrl F9 sobie zawsze klikaj i wtedy będziesz mógł się na spokojnie steleportować, nie? Szymonek, dziękuję za subika, bo ostatnio to zmienili. Ctrl F9 teraz trzeba. Nie sam F9. Samo, nie? Dobra. Dziękuję Man Marian za subika, piąteczkę dla ciebie. Dobra, słuchajcie widzowie. Bo tu ktoś pika cały czas, nie wiem czy Nevi stoi na tym. Ja sobie odjadę tutaj gdzieś, ustawię się na boku i czekam na was. Tylko kamerę, żeby rekordować was. Dobra widzowie, dawajcie tutaj zostawię wjazd, tylko szybko. Minecrafter, dziękuję za subika. Czekajcie. Pablo, może pod koniec live'a o tym dodamy, pogadajmy. A wiesz, Monisław, no, jak chcesz, zawsze możesz rzucić. Marian, kontrolę w 9, patrz, czekaj, biorę sobie 0 i następnie kontrolę w 9. Tylko żeby mieć kamerę 0, to trzeba mieć, no, jak to się nazywa? Kurczę, widzowie, nie gadajcie w ZB Radio, bo ten... Później się ja próbuję głośniej od was i odwrotnie. Gdzieś się tutaj na boku ustawię, bo tam już nie było miejsca na tej firmie, dobra? A wy tam sobie dojedziecie zaraz. Tylko kurde, to akurat nie ma miejsca. Dobra, jedę na następną spedycję po prostu. Spoko, na luzie. Dobra, wiesz, czemu nie? Poczekajcie widzowie, bo chciałem jak teleportujesz się? Żeby generalnie móc się teleportować, to musicie mieć włączoną kamerę 0. Jak to się robi, to pokazywałem w odcinku, wpiszcie sobie ETS2 komendy i tam pokazywałem jak to zrobić, także ten. Dobra. Widzowie, tutaj muszę wjechać sobie na tą spedycję i poczekam na nich, nie? Zanim oni wiadą, to trochę minie. Tumor! No właśnie, dawno do Nike'a w ogóle nie było czatu. I live'ów w sumie też, rzadko ostatnio. Widzimy tą... Tumor wraca do tego, do swojej... Tumor przekazuje 1 złotego. ...aktywności. Halo, halo, dawno donate ode mnie nie było. Kurde, podwójna naczepa. Dziękuję, Tumor. Dziękuję za powrót. Piąteczkę dla ciebie i witam oczywiście. Oj, Naimi też witam, też ciebie dawno nie było. A może zmienisz powiadomienie o siebie na... Aksombe, może jak tam będę zmieniał powiadomienia, mogę, że zrobię, dobra? To zobaczymy tam. Siema Samuel, witam. Ej, nie mogę bić przez ten AI traffic. Kurczę, weź sobie patrz. Wchodzisz sobie do opisu. Nie wiem, czemu nie możesz bić. Gdzie ty, mix tester? I wchodzi sobie na tego lewika. W ogóle 90 popęci w górę, to nie zostawi, zachęcam, po stówkę lecimy. Wchodzicie sobie później, o, tutaj ten pierwszy. Klikacie tutaj ten o. Nie w to, czekajcie, nie w to, tylko tutaj sobie klikacie. Ja ten pierwszy pobrałem, bo to może być inna wersja. Sobie pobieram to. Następnie, gdy już to pobrałem, otwieram sobie i przerzucam to do folderu z grą. Sam ten plik do folderu z grą. No i następnie odpala mi leci. Zrobiłeś tak gibon, bo może coś inaczej zrobiłeś, nie? I dlatego ci nie działa. Czekajcie, tam murangę. To nie działa na razie ten. Herbatek, dobra, my będziemy jechali, bo ty tam długo widzę na firmie jesteś. Monisław!
I w ogóle zobaczcie, słuchajcie, na chwilę wyciszę grę. O kur... Widzę tutaj też Bolek sobie, wlecieli idealnie. Prawie jak tańczy sobie. Czekajcie sekundkę. Czekaj, bo nic zaraz odpowiem, bo ja sobie mogę o tutaj. Daj, o. BOLEKUKUO przekazuje 3 złote. YouTube Family Friendly, kochamy administrację. Dziękuję za 3 złote, też piąteczkę dla ciebie. I dziękuję Manisław za 3 złote, też piąteczkę dla ciebie. Siema, siema, co tam? Jutro mam sprawdzian. Dzisiaj, wczoraj się generalnie na fizykę uczyłem godzinę czasu. I oczywiście nic się nie nauczyłem dzisiaj na lekcji, jak tamten, jak patrzyłem, ale dziul, uczyłem się godzinę na fizykę. I nie było kartkówki. No, także ten. No, dziękuję za 100 łapeczek w górę, widzowie, piąteczka dla was. Dobra, lecimy. I ogólnie ten, chciałem powiedzieć odnośnie do Nate'ów. Zobaczcie, że Tipla zrobiła coś w takim sensie zrobiła. Nie wiem, czy to jest błąd, czy specjalnie. Raczej błąd, choć specjalnie też może być. Ostatnie donate'y. Zobaczcie, że zawsze jak odpalam live'a, to ostatnie donate'y nie działają. A już jak ktoś wyśle donate'a jakiegokolwiek przez Tipla, to od razu to się naprawi. Już tak jest, no, te 2-3 miesiące, także wiecie. Zadziwia mnie to, ale no, tak działa. To jest jak mieć 1 metr lub tam 1M, ale jak to 1M, bo nie rozumiem. Jak z tobą zagrać, jak z tobą zagrać, bo nie odpowiedziałem. Widziałem twoje komentarze, ale nie odpowiedziałem, sorry. Jak ze mną zagrać? Musisz mieć te mody, które są w opisie. Generalnie powiesz sobie pierwsze dwa mody, czyli na trafik i na... A, bo oni gadają, a ja mam wyciszony ten, wyciszonego ETS-a. Musicie pobrać sobie na trafik moda i na mapkę. Żeby pobrać tą modyfikację na mapę, potrzebujecie wszystkich DLC mapowych. Nie licząc chyba Iberii, ale nie wiem, czy trzeba Iberię, czy nie, to tam sprawdźcie sobie. I gdy to zrobicie, to po prostu... Co zrobicie? No, będziecie mogli sobie z nami pograć. Jak pojedziecie na sesję, do której login i hasło macie na ekranie, na górze i na przypiętym komentarzu, to po prostu będziecie mogli sobie z nami pograć. Spoko, Pablo, można. A, niestety, jak mieć 1 milion lub tam ileś modale bez Steama, powiedz. W sensie ja, jeśli chodzi o pieniądze, jak sobie dodałem, to ja zawsze dodaję cheat engine'em. Generalnie jak piszę sobie na YouTubie tester, jak dodać pieniądze, to będziesz miał odcinek. Ale to, co teraz zrobiłem, to akurat przez Steam'e, przez jakąś modyfikację. Siema, Mateusz, witam. Dojedź. Mówię ci, że nie. Ja wiem, co ty będziesz robić. O, zwolnił akurat, jak go puściłem, dobra. Słuchajcie, widzowie, sekundkę. Jak nie w kosmos. Naprawdę, tam muszę was poszukać. Wtedy coś. Dobra, już ten jestem. Siema Carlos i witam Mirek, siema. Witam Mateusz. Cześć, a co on chce zrobić? Herbatek, ale słuchaj, ja ten. Dawaj szybko do nas jeździ, ale bez takich wiesz. Widzę, że tam się... zbierasz na kamerkę? No już trochę zbieramy od jakiegoś czasu. Generalnie oczywiście jeszcze te donate'y, bo właśnie widzowie, bo dużo osób nie wie o tym, w sensie może nie wiedzieć, o tak. To... Dobra, ale jak cię jeszcze nie walną, to na razie bana nie będzie. Jak walnie cię, to wtedy. Na razie ten. Nie chcę jeździć, nie będę tutaj ten. Nie wiem, nigdy Herbatek przy mnie chyba nic nie odwali. Lecie, widzowie, miałem odpowiedzieć coś, a nie ten. Cześć Filip i Matuś, witam. Coś miałem, widzowie, kurde, jak ja ostatnio szybko zapominam. A, donate'y, które wysyłacie przez... O tu jak ładnie w ogóle. Donate'y, które wysyłacie przez... o kurde. Przez... No właśnie, skupiłem się na domkach, także ten. Donate'y, które wysyłacie przez...
Tip for streama, kurde. Jak ja nie mówię czasami te, przez Tip for streama też się zaliczają do celu, także wiecie, tylko mówię, bo tam kiedyś na przykład na live przedłużanym wy się nie wiedzieliście czemu się do tego celu tutaj w lewym dolnym rogu. O sorry, nie zaliczają lusterka, tak. Nie zaliczają się. O, herbatka wywaliło. I to nie ja. Nie doliczały się automatycznie pieniądze, bo te pieniądze, co są w lewym dolnym rogu, one są przez samą Tiple zrobione, nie? A nie przez, albo w sumie na tym pasie zostanę. A nie przez Tip for Streama. Ale tak ten. Wersja tej mapy. Tumor, pobierz sobie na jeden, tą najwyższą wersję, co tam jest. No właśnie, Bajo było blisko. Co, Mateusz? Jokes, siema, witam. Dawaj ocenianko zdjęć na Discordzie jakieś, żeby nie, na live było. No jak coś wysłaliście na jakimś grafice albo na tych. W sumie możemy sobie te. Jak to się nazywa? To zestaw tygodnia, coś takiego, tam sobie możemy obejrzeć. Zaraz, ja zbieram na GTX, jak wystarczy nam czasu, bo o 20 równo kończymy live'ika. Ja zbieram na GTX 1050 Ti. 1050 Ti... No spoko, wolałbym coś powyżej 1070 chyba na twoje miejsce, aczkolwiek to spoko. Mam problem, promoc, bo światła przy naczepie mi działają, świecą za mocno, że połowa... Ojej, nie wiem jak to naprawić, szczerze nie wiem. Mateusz. Spoko, Pablo, spoko. To widzę, tam chyba się przygotował dużo. Na to. Ile tam jeszcze? Z pół godzinki widzowie, w ogóle trasa nam zajmie 21 minut, tak na oko, pewnie trochę mniej. Jeszcze ewentualnie jakąś małą weźmiemy, jak starczy nam czasu i następnie, o, pięknie, pięknie jeździ. I pojrzymy sobie na Discordzie, powtórzysz jeszcze raz? Otrąbiony został, dobra, jedziemy dalej. Ha. W ogóle ten, widzę, że dużo tekstur tutaj przenika przez siebie, tak nie do końca dopracowana ten segment mapy. No, na razie widzisz, zresztą po pierwsze jak często są live'y Mateusza, po drugie... walnęłem. A po drugie zobacz, że ten, że ostatnio na live'ach coś tak dużo ludzi nie ma, więc na razie moderatorów nie potrzeba aż tak dużo. Choć ostatnio, no nie wiem, Kasper na przykład bardzo rzadko wbija, Alan też, nie wiem, Alan jesteś na live'ie? Co tu się... jak? Okej. Alan, jesteś na live'ie, czy cię nie ma, Alan? Dobra, nie wiem, chyba mam jechać jak trąbi. Jak coś, to mnie wyprzedza, jak chcesz. Siema, kolejarz, witam. Ino. O kurde, jak walnąłem znak. Spoko. Ajcie. O, jak wezmę, będzie lepiej. Dobra, jedź, jedź. No jedzie czy nie jedzie? Puszczam go. Ale ja lecę się naprawić. Tam będą zero. Aha, dobra. Myślałem, że już to zrobiłeś. Dobra, to nieważne. To ja lecę w lewo sobie. No, trochę za puste to miasto. To tak nie we wszystkich fragmentach ta mapka jest taka spoko. Nie? Tak nie wszędzie. Dobra, zaczekamy sobie tutaj. Na zielone. Stop. Bardziej, o, żebym widział. W mieście, Monisław. Też bym chciał modele. Tak nie potrzebuję. No, na razie, jeśli chodzi o modzików, na razie widzowie bez modzików będzie, o tak. Alt-tapa, nie wiem o co chodzi. A, jak wyjść z gry? No to alt-taba robię zawsze, tak? Alt-tap, ewentualnie alt-escape. Tam alt plus tab, nie? Bijam, o to dawaj, Gibbon, bijaj. Jeszcze na jakąś troskę się załapiesz. Co to za mapa? To jest Heilbronn. Macie w opisie napisane, w komentarzu. Co ja mówię? W opisie? W komentarzu chyba też przypiętym i na tytule. Prawie dobrze cię steleportowało, tak prawie. Za czym grasz na klawie? Gram na kierownicy na Logitechu G29, widzowie, nie? Panożek, witam, witam, dobry wieczór. Właśnie coś ostatnio Alan tak rzadziej bija, nie wiem. Aż do niego napiszę dzisiaj. Słuchajcie widzowie, 112 łapeczek w górę, piąteczkę dalej, dziękuję, mega. Chodzi widzowie, jedną rzecz zrobię na tym.
i... Słuchajcie. W ogóle dzisiaj świetną wiadomość dostałem. Siedzę sobie na lekcji i dostaję Messengera, nie? Wiadomość. Patrzę i mi kolega powiedział, że był na tydzień na kwarantannie przez tam szkołę, na zdalnych. Ale jeszcze tam na paru lekcjach był dzisiaj, przyszedł do szkoły normalnie, bo już mieli przyjść. I dyrektorka wyszła na lekcję i powiedziała, żeby na zdalne szli. To świetnie, naprawdę. Siema, tu już witam. Masz promocja? Mam, ale nie jeździmy na promocie. Dzisiaj jeździmy na Heilbronie, ona więc tutaj się bawi, widzę. Już mi się znudziła jazda za długo. O kurde, aż też walnąłem. Do tej mapy prawdopodobnie Iberia nie jest wymagana, bo... O, herbatek dołączył i Vibo. Nawis powiedział, że prawdopodobnie nie jest wymagana, ale nie wiadomo. Kurde. Nie wiadomo, czy jest wymagana, czy nie, to widzowie musicie sprawdzić. Na pewno na stronie jest napisane. Mateusz, jak będziesz aktywny na live'ach, nie mówię, że one są często, to coś pomyślimy za jakiś czas, nie? Ale komuś moda muszę dla przykładu zabrać za brak aktywności. A to zobaczymy jeszcze. Kurde, co by tak? Ja mam ten... Jak to się nazywa, wideo, coś tam... A ty nie. W ogóle ostatnio też za darmo odebrałem... tego, kontrabandy Polis, czy tam coś takiego, bo ono jest demo. Chciałem sobie na live tą gierkę opykać, ale sprawdzić, ale najpierw sprawdziłem przed live'em i tak pograłem z nią chyba godzinę czy dwie. Akurat przeszedłem cały prolog i już tam nie ma co robić, także nie, niestety. W opisie masz link, tak, w opisie są linki do modyfikacji. Tylko, że ta modyfikacja wymaga wszystkich, nie wiadomo jak jest z Iberią, ale pozostałych DLC mapowych na pewno, także jeśli ktoś nie ma, to niestety nie pobierze tej mapy. To się nie będzie mu działało, tak. No, Nevis? No sorry, taka prawda. Dobra, jedziemy sobie. 7 minut jeszcze tutaj niby na to. To jeszcze pojedlecimy sobie ten, jakąś mniejszą troskę będziemy kończyli. Tak zaraz i tak live, no, już się do końca. O, już mam, dziękuję, dynam. A spoko, Monisław. A to Monisław, to nie ty kiedyś pisałeś przypadkiem o tym jakimś tam zlocie, tylko nie pamiętam jak on się tam nazywał. Takim krajowym, nie pamiętam jak on się tam nazywał, do coś tam? Nie wiem. Wymaga wszystko oprócz Iberii, no to macie tutaj napisane. Też gra mi jest spoko. A na czym? Bo nie wiem, Mateo Step. O co chodzi? Na czym grałeś? O kurde, herbatek! Kurde, jakbym wjechał w niego. Co tu wszyscy robią? Co tu się dzieje? Jakiś ten... Widzowie, dawajcie, dawajcie. Ale herbatek, jak będzie coś odwalał, to będzie kij, bez ostrzeżenia. Record. Vibo jedzie za nami, Vibo jedzie. A Vibo, to ty jesteś gibon, czy nie to nie ty? 1.40, widzę, już! Na czacie, nie, dobra, widzowie, czekajcie, ja sobie wyłączę na razie CV, a nie mogę wyłączyć CV radio, zaraz wyłączę. Był spokój. Mam pomysł, widzowie, zmieńmy temat, się nie kłóćmy. Nie pisałem o żadnym zlecie, chyba... Nie, no to może nie ty, ale ktoś pisał kiedyś. A, w kontraband. No spoko gierka, spoko, naprawdę. Ale jak będzie do kupienia, to tak, na razie to ta demo to tak... To trochę za mało opcji jest dodane, nie? Ale spoko, sam pomysł na gierkę, naprawdę. Jeszcze ta symulator stacji benzynowej, co polski wyszedł i tak się mega przyjął. Jak będzie tańszy, to na pewno kupię. Wygląda fajnie ta gra, nie? Dobra, wymijamy typka. Trochę za pusto na tej mapce, tak mi się wydaje, tak jak na przykład tu są domy, ale tam na prawo, zobaczcie. Trochę za pusto, mimo że nawet jak ktoś robi mapę realną, to nie powinien robić wszystko tak jeden do jednego jak w realu, bo czasami to w ETS-ie nie wyjdzie, nie? Tam powinny jakieś domki na końcu stać, a nie sam po prostu... w sumie nic.
1.42 działa? Tak, gramy aktualnie na braku działu w becie. Dobra, 30 metrów. O kurde. W ogóle wszędzie w ogóle, bo Iberia dodała te mosty. A nie, to nie te mosty, ale generalnie Iberia dodała takie mosty, które są przychodzone z jednej strony na drugą i widzę teraz na każdej mapce już je dodali. W sensie Promoc, Palant je dodał. Także no. Trzy kilometry jeszcze. Tylko, że my jedziemy szybko, także szybko będzie. Ale spoko mapka, tak? Fikcyjna jednak dużo lepsza. Szkoda, w ogóle co widzowie się teraz fikcyjną dzieje? Bo widziałem, że tam chyba autor, który robił fikcyjną Polskę, z niej zrezygnował, czy złe mnie słuchy doszły? W sensie coś tam słyszałem o tym. Aha, czyli fikcyjnej Polski już nie będzie nowej. Tak, fikcyjnej Polski już nowej nie będzie, bo... No, szkoda, że nie będzie już fikcyjnej Polski, bo na świetnie staram się na to. Ale kurde, no, taką mapkę przerwać. Bardzo bym czekał, kurde, na Warszawę. Bardzo bym czekał właśnie na fikcyjną, z fikcyjnej Polski na Warszawę, bo to mega by mogło wyjść. Ale kurde, no naprawdę? Dziękuję za subika, Belga. No nie, no i trafik zwolniłeś przede mną, kurde. Nie wiem, naprawdę widzowie, no szkoda. No widziałem tam na filmach, bo Matament rzucał ostatnio jakieś tam filmy. Widziałem, że ładnie wygląda, nie można powiedzieć, że nie. Ta Wielkopolska, 1:1 chyba, tak? Aczkolwiek no... No, wiecie, fikcyjna Polska bardziej moim zdaniem, no, no ale cóż. Szkoda, że już nie, jej nie kontynuuję. Może jak zobaczył, że jednak za dużo Polski ma do zrobienia, albo go wkurzały pytania, nie wiem, typu kiedy jakieś tam miasto, nie? No i dlatego może zakończył. No ale z drugiej strony mapę w skali 1:1 robić, to już jest leciutko, tak moim zdaniem. Nie wiem, no. Szkoda. Szkoda mapki, bo naprawdę fikcyjna była spoko mapką, no ale może to teraz Wielkopolska będzie spoko, ale już na pewno już aż tak się nie przyjmie w Polsce i tym bardziej za granicą. Jeszcze fikcyjna Polska dosyć w miarę tam za granicą była jakoś tak, wiecie, tam, coś tam widziałem na zagranicznym YouTubie, że grali na niej, ale sporadycznie, a Wielkopolska to tym bardziej jej nie będzie, nie? Między innymi dla samej nazwy, jednak trochę zbyt skomplikowana zagranicznie, bo fikcyjna Polska to jeszcze wiecie, Niemcy sobie przetłumaczyli na fictive Polen, Anglicy na, nie wiem, jakoś tam jeszcze inaczej, także wiecie. No, a Wielkopolski to już tak łatwo nie przetłumaczą. Także wątpię, że się przyjmie za granicą, tak jak fikcyjna. W sensie fikcyjna trochę się dosyć dobrze przyjęła, jak na polską modyfikację taką. Siema Always, witam, witam. Dobra, jedziemy sobie teraz w prawo i widzowie chyba co? Jeszcze jakiś malutki, ale to naprawdę malutki. Nie rozpoznać teraz po głosie. O, witam, tumor. W ogóle źle pojechaliśmy. Coś mnie nawigacja wkręciła. Jeszcze jakąś jedną traskę weźmiemy i będziemy kończyli. Co tu się stało? Czemu ta notyfikacja tak mi pokazała, że mam... w sensie nawigacja, że mam tak jechać? I tutaj nie ma drogi. Witam, witam, tumor i jedną traskę weźmiemy i będziemy kończyli, widzowie, taką krótką, nie? Już muszę powoli kończyć, jeszcze tam na Discorda zajrzymy na chwilę.
jest feedback? W sensie feedback, force feedback o kierownictwo ci chodzi, czy o co? Nie wiem za bardzo. To jest spoko na tej mapce, że trzeba mega długo szukać jakiejś, w sensie tak, nie, może nie mega długo, ale skomplikowane są te firmy, bo one są jedna na drugi. Ta nawigacja właśnie tak dziwnie pokazuje. Czy weźcie tak na tym radiu, tak nie ten, nie, nie no. Dobra, wjedziemy już tak, żeby szybciej, bo zaparkać już mi się nie chce tak, o. To jedziemy, tutaj w ogóle jakiś transformator widzę. Dziękuję Happy za subika, piąteczka dla ciebie, dziękuję. I lecimy sobie teraz, staniemy tutaj z tyłu. I tyle. I weźmiemy jeszcze jakąś mały ładunek. Znaczy mały ładunek, małą odległość jakąś. Dobra, tu sobie stajemy. O, dobra, udało się. I koniec. Pozdrawiam Tomasz, oczywiście, pozdrawiam. I się ma piłownik albo pilownik, nie widzę czy to leczyły, ale chyba piłownik, witam. O kurde, naprawdę spóźnienie? No ale ciul, dobra, kasy nie potrzebujemy na tym profilu. Dobra, bierzemy sobie następną jakąś traskę stąd. Ale taką naprawdę krótką, jakąś taką 10-15 minut. O, możemy do Lane Garten wziąć, to ile to jest, 12 minut? Zaraz. Dobra, to weźmiemy tą pszenicę 17 ton. Ostatni ładunek na dzisiaj i później będziemy jechali sobie dalej. Będziemy jechali dalej, będziemy kończyli Lewika. A widzisz Michał, bardzo fajnie. Świąteczne reklamy już w telewizji, nie wiem, ja w ogóle praktycznie nie oglądam. Otwieraj ta. Dobra, i lecimy tu w prawo. A tu Vibo za mną jedzie. Dobra, Vibo, to w sumie może sobie ze mną ładunek tam wziąć i tam reszta. A to fajnie, Tomasz, fajnie. Ja myślę, bo mam pytanie. Jak próbuję pobrać Mercedesa MP5 i pobieram, to i pokazuję, że nie jest kompatybilna. No to tak, żeby mieć generalnie modyfikację, jak chcesz pobrać jakąś modyfikację DTS-a, musisz sprawdzać, jaką masz wersję. Jeśli nie zmieniałeś sobie wersji w ETS-ie, to aktualnie masz 1.42, więc musisz szukać modyfikacji na tą wersję. Czekaj chwilę. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem widzowie. I generalnie co ja mówiłem o czym? Idziemy dalej. Trochę za późno. Kuba, właśnie. Tobie odpowiadałem. Musisz zobaczyć na jaką aktualizację masz. Aktualnie masz prawdopodobnie, jak nic nie zmieniałeś, 1.42. Dlatego musisz pisać w Google, jak szukasz modyfikacji. Na przykład Mercedes MP5, ETS2 i wersja, czyli 1.42. No i wtedy sobie pobierasz. Wszędzie reklamy są takie, widzowie. A dziękuję, Firek. Dzięki w ogóle, witam, bo dawno cię nie było. W sumie live'ików też dawno nie było, także ten. No jak, no właśnie. Będzie z GTA LS FBI, w sensie nie ma w Polsce FBI, są jakieś, nie wiem, widział kryminalne ewentualnie lub CBŚP. No będzie za jakiś czas na pewno, ale zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, widzowie. Zobaczymy, no co będzie. Na razie nawet jak mam jakieś plany takie, na przykład co będzie za 2-3 tygodnie, to nie chcę wam zdradzać, żebyście po prostu zobaczyli sobie, żeby nie było czegoś takiego, że wiecie, ja wam coś powiem, 3 tygodnie czekacie i się okaże, że tak, że tego odcinku nie będzie. Bo tak na przykład było z CBA, mówiłem, że będzie odcinek, a jednego nie było, bo nie dało się go nagrać. CBA, o tumor widzę. Tumor, dawaj po ładunek, jedziemy i sobie weźmiesz jeszcze ładunek z nami, bo jeszcze bez ładunku jedziemy. Jeszcze jedziemy po ostatni ładunek, widzowie. Tumor, co ja mówię? CBA właśnie miał być taki odcinek, Gabry, dziękuję za sobie piąteczkę. No i chyba tyle na razie, no dlatego wolę wam na razie nie... Do czego ten login i hasło? No to żeby na sesję wejść. Powtórzysz na wizję to co mówiłeś? Siema, siema killer, witam. Wbijaj open up, tak. A nie wiem, może go wywaliło, może z netem ma jakiś problem. Wymijamy.
Donajcie kotwyka. Zbychu przekazuje 1 złotego. Witaj, testerku. Jakieś oceny? Mogłeś przewidzieć to, że kupisz kamerkę, byś tą twarz pokazał. Dziękuję, Zbychu. Piąteczka dla ciebie. Dziękuję za donacika. No z kamerą zobaczymy, kiedy będzie. No widzowie, no zobaczymy. A jeśli chodzi... A nie, nie miałbym wam jak pokazać. Nie jest źle, nie jest źle. Także jest dobrze, naprawdę. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, zjeżdżamy tu sobie naprawdę. Tu w ogóle szali jakiś. Dziękuję za donacika oczywiście. Piąteczka i witam, witam Zbycha. Nie wiedziałem, żebyś pisał szczerze na czacie, więc chyba od razu donacika wysłałeś, ale witam. Chyba, że zmieniłeś nazwę na tym, na czacie, bo ja Zbycha kojarzę, nie? Ten nick. Killer, witam. Nie wiem, czy czytałem. I na razie widzowie nie mówię, nie podaję face'a, nie? Dobra, idziemy sobie tędy. Do czego ten login hasło? To żeby wejść na sesję, właśnie do naszego multiplayera, nie? To jest CS. Piąteczka jeszcze raz do donacika, dziękuję i te. Monisław! Muszę w ogóle zmienić za jakiś czas nowe muzyki. I w sensie piosenki na donatach, nie? Dobra, tu jedziemy. Kurde, jaka droga. Monisław, 3 złote. Nie będę gorszy x. No nie będziesz, nie będziesz. Dziękuję za 3 złote. Piąteczka dla ciebie, mega. Ostatnie pytanie, a z czego pobierałem? Bo nie wiem, o co chodzi. Witam, Dradzio, witam. To ja. A to ty pisałeś Zbychu, bo nie wiedziałem, żebyś szczerze pisał wcześniej. Już jadę. Jak się zmienia mikrofon? Oj, to ci nie powiem, bo nie wiem. Ja od razu mogę sobie gadać. Pewnie gdzieś w ustawieniach dźwięku, ale... Nie powiem, bo nie wiem. Kurde, znowu mi znikła ta trasa. No co jest nie tak? Kurze już mnie ta mapa. Jeszcze raz musimy brać. No widzowie, no co się dzieje z tą mapą? Że trasy znikają. Tak mało czasu jest na wzięcie tej dostawy, czy co? Dobra, jest to jakiś lane garden. To samo, co mieliśmy brać. Pomidory, to niech będzie to. Dobra, wezmę sobie, o, może taką chłodnię Schwarzmillerki. Ładnie wygląda, to niech będzie. Co? Jak to się stało? Dobra, nie wiem, ta mapa ma jakieś, widzę tutaj ten. Sorry, Mary. It's a get beated donate. W ogóle wy wolelibyście jakieś muzyki na donate ustawione, czy jakieś takie, wiecie, dźwięk zwykły? Patrz się przed siebie i zobacz te czary Mary, co teraz robili. W sensie, że co, bo nie, widzę tylko, że w domu jesteś. O, i nie ma naczepy. Ale jak, w sensie, co oni zrobili, bo nie wiem. Kurde. No dawaj. A czemu to tak się stało? O, jaki w ogóle pierwszy raz chyba takie pytanie. Kurde. Dobra, jedziemy widzowie, jedziemy. Zbychu przekazuje 1 złotego. Okej, a tak Batw, to ile masz wzrostu? Dziękuję Zbychu za donacika, wiesz co, 180 chyba coś takiego. Się wydaje, dobra. I lecimy sobie tu w prawo widzowie, i lecicie już? Lecicie wszyscy, dobra. To nice. Dobra, o! Chyba tak, chyba coś. Nie pamiętam, ale. Chyba tak. O! Na silosie widzę. A nie, to jest dom zwykły. I fajna droga tu w ogóle, taka to jest dowód, spoko to wygląda. Dobra, to uwaga widzowie, bo trzeba się wbić na drogę, taką lepszą. O, właśnie komuś zajechałem drogę. Stój chłopie, puszczaj nas. Dobra, tu w prawo jedziemy. To idziemy, co tam dalej piszecie? Ile?
Masz... Mam Minecrafta, ale w ogóle nie gram w jakąś tak... Minecraft nie jest dla mnie, o kurde. Salto, proszę państwa, salto. W ogóle konta nie zmieniałem od kiedy był life od zera do milionera. Wojisław! A to też dużo. O kurde. Świetnie to na mapie wygląda, jak Nevi swoje triki urządza. Patrzcie się. Monisław, 3 złote, a mam 170 cm X. No to też dużo, Monisław. Nie wiem, czy tam słyszałeś, jak leciał donate, jak odpowiedziałem. Spoko, spoko. O nie, no tumor, jeszcze ty. Tumor, proszę, choć ty przynajmniej jeździ tak po drogach. Dziękuję za 3 złote, piąteczkę dla ciebie. To też w sumie dużo, nie? Nie jest duża różnica. Mam Minecrafta, ale mówię, nie gram w Minecrafta, bo jakoś tak... Minecraft nie jest dla mnie, w sensie jakoś tak... Zbychu, no spoko, ale możesz jeszcze, wiesz, za 15 minut dziś Max Lepika kończymy, także wiesz, możesz jeszcze tutaj chwilę z nami posiedzieć. Ojojoj, z fizyki, czy ja bym coś, cokolwiek z fizyki rozumiem. I zobie, w tym roku chemię rozumiem, to jest cud. Mam 2 i 5 z chemii. Także jest dobrze. Ale rozumiem chemię, to jest cud. A fizyki z fizyką gorzej, mam pachę. A to dziękuję, Monisław. No to widzisz, piąteczka dla ciebie. Taka, trzeba mieć jakieś mody, żeby dołączyć. Wiesz co, już się nie opłaca dołączyć, bo 15 minut. No ale trzeba mieć. Generalnie gramy na Hail Bronie mapie. Traffic od JZK to jakieś tam mody ze Steam Workshopa. Ojej, Vibo, musisz powtórzyć, bo akurat kończyłem mówić. Z jakiej strony pobierałem Mercedesa MP5? Oj, nie pamiętam. Wpisz sobie po prostu na necie i szukaj. To wszystko to jest ten sam mod, tylko przy innych twórców, bo kopiłem ciebie. Kurczę, ty już w ogóle cicho powiedziałeś. Tak naprawdę zrozumiałem. Nie wiem, spróbuj może napisać na czacie w grze, albo wydrzeć się do tego mikrofonu, bo naprawdę, próbuję was rozumieć, ale niektórzy mają ciche mikrofony. Nie wiem, ja w ogóle generalnie, jeśli chodzi o komunikatory głosowe, to ja jakoś nigdy nie rozumiem ludzi przez... We dwóch tylko jedziemy. A, wy dwóch tylko jedziemy. Uważaj, żeby nie ten. Nie wiem, po co trąbię, jak to moja wina, ale dobra, ja cię gdzieś łapię. Nie chciałem hamować do końca, bo za mną jechał właśnie ten... Vibo i się bałem, że jedzie we mnie. Ale właśnie jedziemy w dwóch, bo inni widzę wolą skakać. Kiedy będzie kolejny live? Nie wiem, no może w piątek będzie, ale to już prędzej na Tekers MP. O, tumor ma wywaliło w ogóle. Widzisz tumor i po co skakałeś? No, także może w piątek, zobaczymy. Zobaczymy, widzowie, czy będę miał czas w piątek? I czy będę miał czas? To podwójnie, bo odcinki zresztą w piątek będę jechał, w sobotę też. Ja mam 4 z 2 dostałem, widzowie. 4 z 2 z matem dostałem. W sensie 4 z... Na sankach? Na łyżwach? Nie wiem, jak u was to się mówi. Na szynach? Już wiem, tyle jest określeń na to, ale 4 z 2. Ciul, że powinienem dostać 3, ale 4 z 2 dostałem. Wiesz co, Zbychu? Nie pamiętam od kiedy, ale pamiętam, że cię pamiętam, o tak. Co to było? Ej, ładnie, fajnie było takie, jakby ktoś przejeżdżał koło ciebie z taką szybką prędkością, takie i coraz ciszej. Tumor ma połączyło. 5 km i tak, więc niedaleko. Opie no, jak wy jeździcie? Z tym trafik się przyblokuje. Nevis? Ale byś miał, oj. iPhone 2137. Halo. O, tumor. Rozumiem ciebie. Ten jest dobrze. Halo, halo. Możemy słuchać. O, widzę. Tak ogólnie to ja skoczyłem. Ja kurde. kurde, mój głos. A ma tego. Albo pingrar włączył, w sensie tego. Clumsy, albo jakiś ten. No. Piotr, no nie znam cię, szczerze pierwszy raz cię Piotr widzę, więc prawdopodobnie pierwszy raz jesteś na kanale. Po prostu musiałem zrobić reseta gry, bo nic nie mogłem zrobić Eurotracku. Spoko, jakiś inny głos przed chwilą, ale dobra. Jest raz CS-a, nie wiem kiedy będzie CS, widzowie, na razie nie mam ochoty na CS-a. Nie powinien jakiegoś...
Nie ma rangi na razie donator. Będzie kiedyś. A może zrobimy kiedyś, zobaczymy. Uwaga, bester na głowę. Oj, na bis? No. Dobra, nie wyprzedzimy. Będzie trafik. No jedź, nie zwalniaj. Co za typ? Nie, nie jesteś pierwszy raz, a to sorry Piotr, to pierwszy, to, wiesz, żebym kogoś kojarzył, musicie być często na live'ach, pisać dużo na tych live'ach, na odcinkach to samo, nie tylko na przykład z LSPDFR, bo jak widzicie na LSPDFR mam bardzo dużo osób, pisze komentarze, tak, więc też przez to. No, dobra decyzja tu mam. Więc też, wiecie, musicie pisać też, być aktywni pod filmami czy pod live'ami, nie tylko takimi popularniejszymi. Na przykład jak kiedyś nagrywałem Soviet Republic na live'ach, nie wiem do kiedy do tej serii powrócimy, na razie nic nie mówię. To było 10 osób i jak one pisały w kółko, to ja już nie było szansy, że ich bym nie zapamiętał, nie? Świmonisław ten, no. Wiem, Piotr. Kurde, pamiętam jak moi koledzy, jak graliśmy w Fortnite, że tak z 2 lata temu. Jak jeździliśmy, właśnie w sensie jak wszyscy sobie pobraliśmy te voice chaty i na tym gadaliśmy. Ja pierdzielę. Tam mi ledwo to działało i się ciągle nie działało, no ale cóż. Dobra, widzowie, słuchajcie. Dajcie sekundkę. Nie, jednak nie ten. Widać, że modulator, więc no. Dobra, widzowie, dawaj tak gdzieś się ustawmy i te, i zdjęcie się pyknie. Tylko gdzie by się tu ustawić? Lane Garden. Na hotelu? Nie no, hotel taki dziwny. O, tutaj możemy, patrzcie, tu ładnie wygląda. Ustawcie się, tylko bez naczep. Tak, o, się same te ustawcie. Same, no, ciężarówki i sobie zdjęcie zrobimy. Dawaj ta. Bonisław, pamiętam cię. Kiedy antyterroryści? No nie wiem, zobaczymy widzowie, kiedy jakieś odcinki będą, zobaczymy, na razie nie chcę wam obiecywać, bo nie wiem. Po prostu nie wiem, kiedy będą, jak z czasem, no zobaczymy, tak? Ale trójkąt. Jokes, czy ciebie pamiętam? Tak leciutko kojarzę, ale to tak mega. Na live, wiem Piotr, no to widzisz Piotr. Jakbyś był częściej, to będzie na luzie kojarzył, nie? Wbiję tam raz na jakiś czas. Wiesz, najlepiej jak najczęściej, to wtedy ten. No zobaczcie, na przykład Addisona. Addisona zapamiętałem, bo na każdym live jest. I na praktycznie na każdym live od początku do końca. I przez to go zapamiętałem. Że nie jest aktywny, ale wiem, że jest. Mówiłem, bez naczepy. I normalnie, to wszyscy przeskakali. O, Vivo. A ty, na ziemi, tumor, weź tak się postaw. Dawajcie widzowie na zdjęcie i ja w tym czasie przejrzę sobie tego Discordzika i czekajcie, co tam na Master Tracku robicie. O, 4K to zdjęcie. Screeny tygodnia. Zobaczymy sobie, co tu ludzie powysyłali, bo wiedziałem, że jakieś nowe. To nie są zestawy widzów, to jest w ogóle co innego widzowie. O, nawet taki ładne malowanie, podoba mi się. Zaraz zobaczymy, który najbardziej nam się podoba. Ten też spoko. Ten. I nie lubię amerykańskich, ale jest w miarę git. Ten też ładny, choć trochę taki za pusty, ja bym tutaj jeszcze na czarno jakiś napis dał. Ten jest naprawdę spoko, taki minimalistyczny mega. Ten tak samo, też spoko, ładnie. Ten też ładny. Czekajcie widzowie, bo musiałem przełączyć na chwilę. Ten też spoko, nie będę nad każdym się tak ten, o ten ładny. Fajnie to wygląda, choć też czarnego napisu brakuje na naczepie, żeby połączenie było. Jak tam dalej tutaj? Jakiś, jak mi się rzuci w oczy, to go skomentujemy. Na razie, o, ten jest też ładny. Tutaj jakby ta osoba zrobiła na czarno o to, nie na szaro, to by naprawdę była mega. Ale dobra, dla zachęty dam mu tutaj ten serduszko pod tym. Heart. Ten pierwszy tak pewnie wygra, ale ten też jest naprawdę spoko. Dobra widzowie, ustawiliście się? Dobra, Vivo. No to Vivo, tylko chętny na zdjęcie w takim razie. I widzowie, naprawdę, bo ja naprawdę szybko muszę kończyć, także no. Robimy zdjęcie i uciekamy. Nie wiem, czemu nie słyszę nikogo na CB Radio, ale może i dobrze. Nie no, wbijajcie widzowie, jak jeszcze chcecie. Minutę czekam i robię zdjęcia.
Takiego zrobię, o. Dajcie widzowie, szybko, ustawiajcie się. Minutkę i robię zdjęcie. O, a Edison tu napisał, że spada. To dzięki, że byłeś na lewiku, piąteczka. Do czego ten login? Ten login hasło było do wbicia na sesję. O, już nie ma. A tu mieliście to samo napisane. No, tak raczej nie. Tak zależy. Zależy, jakby to określić. 15, Piotr. Prawie się wstrzeliłeś. Spoko. No to wiesz, Joks, musisz być częściej, bo tak aż cię nie, aż tak bardzo cię nie kojarzę, ale ostatnio też często długo live'ów nie było, także też wiecie, też na pewno parę osób, może nie pozapominałem, ale tak wiecie, mniej miałem styczności z wami i wiecie, no tak mogły niektóre niki powylatywać z głowy. Czy trzeba mieć mikrofon? Trzeba mieć mikrofon, ale można jeździć bez mikrofonu, nie musicie rozmawiać, nie? Dzisiaj w szczytowym momencie 55 osób. Nie, niedługo może zobaczymy ten, jak to się nazywa, live z LSPDFR zrobimy i zobaczymy, ile tam będzie osób i w ogóle muszę wam rzucić ankietę, o której streamy robić, żebym tak mniej więcej wiedział, o której wy możecie. Dalej na tego Canona zbierasz? Na razie szczerze nie wiem, czy to będzie Canon, czy to nie będzie Canon, jeszcze zobaczymy. Na razie mniej więcej w tych granicach cenowych bym szukał, no ale zobaczymy. O, widzowie, dziękuję, Nevis i Tumorm, ale ja wam mega dziękuję, naprawdę. Tyle trzeba było czekać, żebyście się ustawili, ale dobra. Robimy zdjęcie i będziemy uciekali, widzowie, bo ja muszę wyjść z domu na chwilę. O, już se uciekł. Dobra, dziękuję mega widzowie za dzisiejszego live'ika. Ja już będę kończył, już wam włączam muzyczkę na sam koniec. A żeby mu się w ogóle wyciszyło ten? Ten mi się wyciszył, no słuchawki, nie wiem. Także dziękuję za dzisiejszego live'ika widzowie, mega dziękuję. Rajdzika nie będziemy robili, bo trochę mało, za mało osób na rajdzika, także ten. Jak dostałeś Nevis? O co chodzi? Pytałeś się Sawa, a co? Bo nie wiem o co chodzi, w ogóle ten gra w fansim widzę jakiegoś live'ika robi z Ubolta, nie wiem co to jest. Dobra widzowie, a co Nevis, bo nie wiem o co chodzi. Dzięki Tumorm, Jogs, Gibbon, Piotr, Gibbon w ogóle naprawdę mega kreatywny nick, taki spoko. I co tam dalej piszecie? Gratka za live, też dziękuję Zbychu, że byłeś. Karol, napisz mi tam to po live'iku ogarnę, ale nie teraz, bo jakoś tak za 2 godziny dopiero bym mógł, bo na razie to i tak wychodzę z domu, nie wiem co tam później będę robił. Dobra widzowie, słuchajcie. Podasz nazwę na Discordzie, wejdźcie sobie na naszego Discorda, linka macie w opisie i najwyżej jestem ja tam z rangą tester symulacji, nie? To tam napiszcie do mnie, jakbyście coś chcieli. Ja ci wam dziękuję za lewika, do następnego, siema, no i cześć! Dziękuję.